zwei Stellen aus der Bibel, einmal aus dem Neuen Testament. Na początek przeczytamy dwa miejsca z Biblii. Najpierw z Nowego Testamentu. Aus Lukas 21, Vers 33. Z Ewangelii Łukasza, 21 rozdziału, 33 wiersz. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 33 wiersz. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Und aus dem fünften Buch Mose. I z piątej Księgi Mojżeszowej. Aus Kapitel 32. Z 32 rozdziału. Vers 46 und 47. 46 i 47 wiersz. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, 46 i 47 wiersz. Rzekł do nich jeszcze, weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu, gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Also es geht heute Nachmittag um ein Buch. Dzisiaj po południu chodzi nam o jedną księgę. Um die Bibel, das Wort Gottes. Chodzi o Biblię, czyli Słowo Boże. Nicht so sehr um den Inhalt, sondern mehr wie sie entstanden und überliefert worden ist. Nie chodzi nam tak bardzo o jej treść, tylko w jaki sposób ona powstała i w jaki sposób została nam przekazana. Die Bibel ist eines der ältesten Bücher, das wir kennen. Biblia jest najstarszą z ksiąg, jakie znamy. Sie ist nicht das älteste Buch. Ona nie jest najstarszą księgą. Aber schon sehr alt. Ale już jest bardzo starą księgą. Das älteste Buch ist wahrscheinlich das Buch Hiob. Najstarszą księgą w Biblii jest księga Joba. Es ist wahrscheinlich noch vor den fünf Büchern Mose entstanden. Prawdopodobnie powstała ona jeszcze przed pięcioma księgami Mojżesza. Aber das Besondere an diesem Buch ist nicht nur das Alter. Ale to, co szczególne jest w tej księdze, to nie ten jej wiek, sondern dass es innerhalb von 1600 Jahren entstanden ist. Ale to, że ona powstała 1600 lat temu. Von ungefähr 1500 bis 100 nach Christus. Cała księga, o której mówimy, czyli Biblia, powstawała mniej więcej przez okres 1600 lat, czyli od roku 1500 przed narodzeniem Chrystusa do około roku 100 po narodzeniu Chrystusa. Über 40 Schreiber waren daran beteiligt. Ponad 40 pisarzy brali udział w tworzeniu tej księgi. Die Schreiber kannten sich zum größten Teil gar nicht. Większość z tych pisarzy tej księgi nie znali się między sobą. Es war ja auch unmöglich. Było to też i rzeczą niemożliwą. Da sie alle in verschiedenen Jahrhunderten lebten. Dlatego, że oni żyli w różnorodnych stuleciach. A pomimo tego wszystkiego powstała jedna księga. Ein Buch mit einer gewaltigen Botschaft. A jest to księga, która zawiera bardzo potężne, wielkie poselstwo dla nas wszystkich. Auf diese Botschaft komme ich gleich noch zu sprechen. O tym będziemy jeszcze za chwilę mówili. Ich möchte kurz ein Bild zeigen, wo wir sehen, was die Bibel über sich selbst sagt.
Chciałbym teraz krótko pokazać takie zdjęcie, na którym widać, jak Biblia sama o sobie mówi. Das erste ist eine Stelle aus Jesaja 40, Vers 8. Pierwsze miejsce jest tutaj przytoczone z Księgi Izajasza z 40 rozdziału, 8 wiersz. Das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Tam czytamy w drugiej połowie tego wiersza, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Das ist schon eine starke Aussage eines Buches. To już jest bardzo mocna wypowiedź jakiejś księgi. Wirklich zu sagen, mein Wort besteht in Ewigkeit. I tak w rzeczywistości można powiedzieć, Bóg powiedział, moje słowo trwa na wieki. Ich kenne kein anderes Buch, das so etwas über sich selbst sagt. Nie znam innej księgi, która by tak sama o sobie twierdziła. Der Apostel Petrus greift diesen Vers noch einmal auf. Apostoł Piotr jeszcze raz nawiązuje do tego wiersza. In 1. Petrus 1, Vers 25. I możemy przeczytać w pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, 25. wierszu. Dort wird diese Stelle zitiert. To miejsce tam jeszcze raz jest z Izajasza zacytowane. Das heißt, im Alten und im Neuen Testament haben wir die klare Aussage, dass das Wort Gottes nicht vergehen wird. Czyli z tego widzimy, w Starym i w Nowym Testamencie znajdujemy jasną wypowiedź, że to słowo nigdy nie przeminie. Wir haben noch etwas bemerkenswertes in der Bibel. Jeszcze inną, bardzo charakterystyczną, godną uwagi cechę znajdujemy w Biblii. Im Alten Testament heißt es über 2000 Mal, Gott hat gesprochen. W Starym Testamencie czytamy ponad 2000 razy wyrażenie Bóg powiedział. Auch das sagt kein anderes Buch, das in jener Zeit entstanden ist von sich selbst. O, i też takiego wyrażenia nie używa żadna inna księga, która na tej ziemi powstała o samej sobie. Im Neuen Testament heißt es über 40 Mal, dass es das Wort Gottes ist. A w Nowym Testamencie jest ponad 40 razy powiedziane, że ta księga jest Słowem Bożym. Ich denke, das sind alles ganz klare Aussagen. Ja myślę, że to dla nas wszystkich są bardzo jasne wypowiedzi. Und trotzdem gibt es heute Menschen, die behaupten, es wäre lediglich ein Menschenwort. Ale pomimo tego istnieją na ziemi jeszcze tacy ludzie, którzy twierdzą, że to tylko jest słowo człowieka. Man sucht krampfhaft Gründe, um dem Wort Gottes seine Göttlichkeit abzusprechen. I z wielkimi wysiłkami poszukuje się dowodów na to, żeby udowodnić, że Słowo Boże nie jest Słowem Boga. Obwohl dieses Buch von mehr als 40 Schreibern geschrieben wurde, pomimo tego, że ta księga została napisana przez więcej niż 40 pisarzy, noch einmal, die sich zum größten Teil gar nicht kannten, jeszcze raz powtarzam, większość z tych pisarzy między sobą się w ogóle nie znało, gibt es trotzdem einen roten Faden, der durch dieses Buch geht. To jednak możemy zauważyć, że taka czerwona nić jest przeciągnięta przez wszystkie księgi tej Biblii. Es gibt keine Widersprüche. Stwierdzamy, że nie ma pomiędzy tymi księgami żadnych sprzeczności. Es gibt eine herrliche Harmonie in diesem Buch. W tej księdze panuje wspaniała harmonia, jednomyślność. Wenn heutzutage 40 Wissenschaftler ein Buch schreiben würden, gdyby w dzisiejszych czasach 40 naukowców postanowiło napisać jedną książkę, müssten sie sich vorher hinsetzen und ein Konzept entwickeln. Musieliby najpierw zebrać się, usiąść razem i zrobić projekt tej książki, jakiś koncept. Sie würden die Themen verteilen. Na pewno by rozdzielili między sobą poszczególne tematy. Dann würde man anfangen zu schreiben. Rozpoczęliby wtedy pisanie. Und am Ende hätte man sicherlich Texte, die sich an einigen Stellen widersprechen würden. I na koniec z całą pewnością znalazłyby się w tej książce teksty, które by były jedne drugim przeciwstawne. Wo man vielleicht zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen wäre. Albo może by poszczególni pisarze doszli do różnych wniosków. Bei der Bibel ist das nicht der Fall. Ale tak nie jest w przypadku Biblii. Die Bibel widerspricht sich nicht.
Biblia nie przeciwstawia się samemu sobie. Nie ma w niej sprzeczności. Einige Menschen behaupten das zwar. Niektórzy ludzie wprawdzie twierdzą, że tak jest. Sondern sie ergänzt sich. Ale my wiemy, że te miejsca uzupełniają się nawzajem. Wir haben deswegen vier Evangelien, damit sie sich ergänzen. Właśnie z tego powodu mamy cztery Ewangelie, aby one między sobą się uzupełniały. Und damit wir dadurch einen kleinen Eindruck von der Größe des Herrn Jesus bekommen können. Abyśmy mogli przez to też i odebrać chociaż tak niewielkie wrażenie o osobie Pana Jezusa. Und so widersprechen sich auch Altes und Neues Testament nicht. Również i Stary i Nowy Testament nie ma w sobie sprzeczności. Man sieht das hier bei dieser armen Bibel aus dem 12. Jahrhundert. To oglądamy też i w przypadku tej Biblii, która została sporządzona dla biednych ludzi w XII stuleciu. Sie stammt aus der dunklen Zeit des Mittelalters, wo 98% der Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Ta Biblia została sporządzona w tych najciemniejszych okresach średniowiecza, gdy 98% ludności świata nie potrafiło czytać. Aber auch dort wirkte der Heilige Geist. Ale również i w tym dziele działał Duch Święty. Und so wurden dort Bibeln angefertigt, die uns etwas von der Einheit der Bibel zeigen. I zostały sporządzone takie Biblie, które dobitnie pokazują tą jedność całej Biblii. Links sieht man das Bild, wo Abraham und Isaak nach Moria gehen. Po lewej stronie widzimy, jak Abraham i Izaak wspólnie idą na górę Moria. Abraham trägt das Schwert. Abraham niesie w ręce miecz. Izaak das Holz. Izaak ma na ramionach swoich drewno. Und man hat verstanden, dass diese Geschichte tatsächlich passierte. I tak to rozumiano, że ta historia w rzeczywistości tak się wydarzyła. Aber auch, dass sie ein Vorbild ist. Ale również rozumiano to dobrze, że i ta historia jest obrazem na coś innego. Nämlich ein Vorbild auf Jesus Christus, der das Holz trägt und nach Golgatha geht. A mianowicie na Pana Jezusa, który też drewno krzyża niesie, idąc na wzgórze Golgoty. Wir finden keinen Hinweis im Neuen Testament, dass das wirklich ein Vorbild sein muss. Nigdzie nie znajdujemy wskazówki, że to musi być właśnie wzorzec na to zdarzenie z Golgoty. Anders zum Beispiel bei der Geschichte mit der ehernen Schlange. Ale inaczej sprawa wygląda na przykład w przypadku tego węża miedzianego ustanowionego na drzewcu. Dort sagt Johannes 3 ganz klar, genauso wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Ale w tym przypadku Jan w trzecim rozdziale jasno mówi, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Einen solchen Hinweis finden wir bei der Begebenheit mit Moria nicht. Takiej wskazówki w Nowym Testamencie nie znajdujemy co do tego zdarzenia na górze Moria. Und trotzdem haben die Gläubigen verstanden, es ist ein Vorbild durch die Leitung des Geistes. A pomimo tego wierzący ludzie to tak zrozumieli, że to jest wzorzec, który jest nam pokazany przez Ducha Świętego. Lukas 24 bestätigt das. A Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, potwierdza to też. Die Schriften im Alten Testament sprechen an vielen Stellen von Jesus Christus. I pisma w Starym Testamencie we wielu miejscach mówią o Panu Jezusie. Es ist wirklich ein einmaliges Buch mit einer gewaltigen Botschaft. I rzeczywiście jest to jedyna w swoim rodzaju księga z potężnym, wspaniałym poselstwem dla nas ludzi. Allein an diesem kleinen Beispiel sieht man schon, dass die Bibel mehr sein muss als ein Menschenwort. Tylko na przykładzie takich małych przykładów możemy już zauważyć, że ta księga z pewnością jest czymś więcej niż tylko słowem człowieka. Trotzdem suchte man immer wieder Einwände gegen dieses Buch. A pomimo tego ludzie ciągle na nowo szukają zarzutów, jakie by można postawić tej księdze. Und vor 60-70 Jahren behauptete man noch, Mose konnte nicht die Bücher Mose schreiben, da man damals noch nicht schreiben konnte.
Nawet 50 czy 60 lat temu twierdzono, że Mojżesz nie mógł tych ksiąg napisać, bo w tamtych czasach nie potrafiono pisać. Man konnte sich nicht vorstellen, dass die Schrift damals schon hochentwickelt war, wenn der Mensch vom Affen abstammen sollte. Bo ludzie nie potrafili sobie tego wyobrazić, że w tamtych czasach pismo mogło być już w bardzo, na bardzo wysokim poziomie rozwinięte, gdyż twierdzono powszechnie, że jakoby ludzie pochodzili od małp. Erstens glaube ich nicht, dass der Mensch vom Affen abstammt, weil die Bibel was anderes sagt. Po pierwsze, my nie wierzymy w to, że człowiek pochodzi od małp, bo Biblia całkiem coś innego nam mówi. Und zweitens haben viele Ausgrabungen gezeigt, dass die Menschen damals schreiben konnten. A poza tym wiele różnych wykopalisk aż do dni obecnych dobitnie to pokazało, że w tamtych czasach ludzie potrafili bardzo dobrze pisać. Man sieht dort auf dem Bild einen typischen Tell aus dem Nahen Osten. Tutaj na tym zdjęciu widzimy typową dolinę z Bliskiego Wschodu. Tell ist ein Schutthügel. Widzimy tutaj typowe wzgórze, które jest utworzone przez stare ruiny rozbitych budynków. Ja, es ist eine zugedeckte Ruine. To jest ruina, która jest przykryta materiałem ziemnym. Die Archäologen hatten sich immer gewundert, dass man dort solche Hügel in Wüstengebieten entdeckte. W tamtych czasach archeolodzy dziwili się, że w tamtym rejonie, w zasadzie w rejonach pustynnych, ciągle na nowo można spotkać tego rodzaju wzgórza. Man grub solche Hügel frei. I zaczęto odkopywać tego rodzaju wzgórza. Und entdeckte solche Städte unten drunter. I zaczęto odkrywać w tych wzgórzach ukryte tego rodzaju miasta, jak teraz na zdjęciu. Also das ist der gleiche Hügel nach der Ausgrabung. Tutaj widzimy dokładnie to samo wzgórze, co na poprzednim zdjęciu, tylko już po wykonanych wykopach. Hier ist das Bild einer anderen freigelegten Stadt. Tutaj oglądamy zdjęcie innego też odsłoniętego miasta. Sie hat einen Durchmesser von ungefähr 2 Kilometern. To miasto miało średnicę mniej więcej 2 kilometrów. Man braucht manchmal ein, zwei Tage reisen, um so etwas zu durchwandern. I potrzebowano mniej więcej 2 dni drogi, aby obejść naokoło tego rodzaju miasto. Es waren riesige Städte. To były na tamte czasy ogromne miasta. Hochentwickelt. I bardzo wysoko rozwinięte. Man könnte sagen ganz modern. Można by powiedzieć, były to nowoczesne miasta. Aber noch viel wichtiger war, dass man dort Schrifttafeln gefunden hat. Ale o wiele bardziej ważne jest to, że w tych miastach znaleziono tabliczki zapisane pismem. Sie stammen aus der Zeit 2800 vor Christi Geburt. Te tabliczki pochodziły z czasów około 2800 lat przed narodzeniem Chrystusa. Diese Schrifttafeln waren hochentwickelt. Te tabliczki z tym pismem wskazują na to, jak bardzo wysoko było rozwinięte, była rozwinięta umiejętność pisania. Es war keine Alphabet, aber eine Silbenschrift. To nie było pismo według alfabetu, tylko pismo, które było pismem sylabowym. Man muss nicht meinen, dass Silbenschriften primitiv sind. Proszę nie myśleć, że pismo sylabowe jest bardziej prymitywne. Auch die Chinesen haben heute noch eine Silbenschrift. Po dziś dzień Chińczycy posługują się pismem, które jest sylabowym. Sie haben einen riesigen Vorteil. Tego rodzaju pisma mają bardzo wielką przewagę nad naszym pismem. Man braucht wenig Schreibmaterial. Gdyż potrzeba o wiele mniej materiału do zapisania tej samej treści. Denn ein Schriftzeichen ist eine Silbe. Gdyż jeden znak jest zawsze jedną sylabą. Diese Tafel dort ist ungefähr 3x3 cm groß. Ta tabliczka jest mniej więcej wielkości 3 razy 3,5 cm. Wenn ich das ins Deutsche oder Polnische übersetzen würde,
Gdybyśmy tą tabliczkę teraz przetłumaczyli na niemiecki lub na polski, ungefähr den Platz eines halben DIN A4 Blattes. Potrzebowalibyśmy do zapisania tego mniej więcej pół strony formatu A4. Es gibt aber auch einen Nachteil. Również jest minus tego rodzaju pisma. So ein Schüler musste damals ungefähr 900 Schriftzeichen lernen. Tamtejszy uczeń musiał się nauczyć mniej więcej 9000 znaków. 900 znaków. Man hat in den einzelnen Städten, die ausgegraben wurden, i w tych poszczególnych miastach, które zostały odkopane, in jeder Stadt ungefähr 20 bis 30.000 solcher Tafeln gefunden. Znaleziono w każdym z miast mniej więcej od 20 do 30 tysięcy tego rodzaju tabliczek. Sie bestätigen das, was im Buch der Richter steht. A one potwierdzają to, co jest napisane w Księdze Sędziów. Dass sogar die Straßenkinder damals schreiben konnten. Że również i dzieci, które bawiły się na ulicy miast tamtejszych, potrafiły pisać. Ungefähr zur Zeit Mose wurde das erste Alphabet erfunden. Mniej więcej w czasach Mojżesza został wynaleziony pierwszy alfabet. Das heißt, Mose konnte sogar in einer Alphabetschrift die Bibel aufschreiben. To znaczy, że Mojżesz potrafił za pomocą pisma według alfabetu zapisać treść Biblii. Es gibt von der Seite überhaupt keinen Einwand mehr gegen das hohe Alter der Bibel. A więc jeśli chodzi o tą stronę zarzutów, to one zostały wszystkie teraz obalone, że niemożliwe jest, aby w tamtych czasach zapisano Biblię. Auf diesen Schrifttafeln wurden sogar Namen gefunden, die man auch in der Völkertafel in 1. Mose 10 und 11 findet. Na tych tabliczkach znaleziono również i zapisane imiona ludzi, takie, jakie my znajdujemy również i w rejestrach imion w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Es heißt nicht, dass das die gleichen Personen waren. To nie oznacza wprawdzie, że były to dokładnie te same osoby. Aber dass es eben damals aktuelle moderne Namen gewesen sind. Ale to oznacza, że to w tamtych czasach były aktualnie używane w tamtych czasach nowoczesne imiona. Auch das bestätigt das hohe Alter der Bibel. I również to potwierdza bardzo że Biblia jest bardzo starą księgą. Wie ist die Bibel nun entstanden? A więc w jaki sposób ta inspirowana księga Biblia powstała? Die wichtigste Stelle ist in 2. Timotheus 3, Vers 16. To najważniejsze miejsce mamy zapisane w liście, drugim liście do Tymoteusza, rozdział 3, 16 wiersz. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Im Deutschen steht dort, alle Schrift ist von Gott eingegeben. W języku niemieckim jest tam napisane, że całe pismo zostało przez Boga podane. Ich weiß nicht, was im Polnischen steht, aber das Wort heißt eigentlich von Gott gehaucht. Ach so. Nie wiem, jak w języku polskim jest napisane, ale to oznacza, że to słowo zostało natchnione przez Boga. Daher kommt der Name Inspiration. I stąd też pochodzi ta nazwa inspiracja. Gehaucht. Czyli natchniony. Das heißt von Gott ausgehaucht und von Gott in die Schreiber eingehaucht. To oznacza, że to było tchnienie Boga, którym pisarze tej księgi zostali natchnieni. Das heißt, die Schreiber schrieben wirklich Worte Gottes. A to oznacza, że pisarze rzeczywiście pisali słowa Boże. Aber nicht wie Schreibmaschinen. Ale nie pisali to tak, jak maszyny do pisania. Dann hätte jedes Bibelbuch genau den gleichen Klang. To wtedy każda z ksiąg biblijnych miałaby dokładnie takie same brzmienie. Und das ist nicht der Fall. Ale tak nie jest. Das bedeutet, Gott benutzte auch die Umstände der Schreiber. To oznacza, że Bóg wykorzystywał również i okoliczności, w jakich żyli poszczególni pisarze. Schrieben sie in fröhlichen Situationen oder unter Lebensgefahr. W zależności od tego, w jakich oni sytuacjach życiowych to pisali,
czy w trakcie, gdy byli szczęśliwi, albo w trakcie, gdy znajdowali się w niebezpieczeństwie utraty życia. Also Gott nutzte direkt die Lebensumstände der Schreiber und hauchte ihnen dann jeden einzelnen Buchstaben ein, den sie schreiben mussten. A więc Bóg wykorzystywał te konkretne okoliczności życia tych pisarzy, aby im ich natchnąć treścią, którą mieli zapisać. Die Bibel sagt nicht, dass sie das Wort Gottes enthält. Biblia nie mówi o sobie, że ona zawiera Słowo Boże. Sondern die Bibel sagt, dass sie das Wort Gottes ist. Nie, Biblia mówi o samej sobie, że ona jest Słowem Bożym. Das bedeutet, jeder einzelne Buchstaben der Ursprache ist von Gott eingegeben. A to oznacza, że każda pojedyncza literka w oryginalnym tekście Biblii w tamtych językach została podyktowana czy podana przez Boga. Gott wirkt aber nicht nur in den Schreibern, sondern auch in den Empfängern. Bóg nie tylko działał w tych, którzy pisali, ale również i w tych, którzy byli odbiorcami tego pisma. Der Apostel Paulus schrieb sicherlich mehr als nur die Briefe, die wir im Neuen Testament haben. Apostoł Paweł z pewnością więcej napisał rzeczy niż tylko te listy, które mamy zawarte w Nowym Testamencie. Aber den Empfängern muss sofort klar gewesen sein, das ist ein Buch von Gott. Und das ist etwas, was Paulus von sich aus geschrieben hat. Ale z całą pewnością odbiorcom tych listów czy tych pism Pawłowych od razu było jasne, że to pismo to jest pismo od Boga, a to pismo to są myśli, które sam Paweł od siebie podaje. Zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus an die Kolosser. Na przykład apostoł Paweł pisze do Kolosan. Sie sollten auch den Brief von Laodicea lesen. Aby oni przeczytali list skierowany do zboru w Laodycei. Wir kennen diesen Brief nicht. My nie znamy tego listu. Es war wahrscheinlich ein interessanter, auch richtiger Brief. Z pewnością był to interesujący i dobry list. Aber er war eben nicht von Gott inspiriert. Ale nie był najwyraźniej przez Boga inspirowany. Er gehört nicht zum Kanon der Bibel dazu. I on nie należy do tego kanonu ksiąg Biblii. Also Gott muss auf mehrere Art und Weise gewirkt haben. A więc Bóg musiał działać w różnorodny sposób. Es ist ein Wunder. I to jest wielkim cudem. Und darum kann ich es nicht naturwissenschaftlich erklären. Którego nie jesteśmy w stanie w sposób naukowy wyjaśnić. Es gibt Leute, die versuchen Wunder naturwissenschaftlich zu erklären. Są ludzie, którzy próbują cuda wyjaśnić w sposób naukowy, aber wenn das geht, ale jeżeli coś takiego się im udaje, dann ist es kein Wunder mehr. To należy stwierdzić, że to już wtedy nie jest cudem. Und deswegen kann ich ein solches Wunder nicht wissenschaftlich erklären. Dlatego też i tego rodzaju cudu nie jesteśmy w stanie w sposób naukowy wyjaśnić. Aber wir finden im zweiten Buch Mose einen Hinweis für das, was ich gerade gesagt habe. Ale w drugiej Księdze Mojżeszowej znajdujemy właśnie wskazówkę na to, co teraz przed chwilą powiedziałem. Wenn man diese Stellen aufschlägt, 2. Mose 17. Gdy właśnie tą księgę teraz otworzymy, drugą Księgę Mojżeszową, 17 rozdział, da sieht man, dass Gott den Auftrag gibt, dass Mose Worte Gottes aufschreiben sollte. To przeczytamy tam polecenie Pana do Mojżesza, aby on zapisał te słowa w księdze. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 14 wiersz. In 2. Mose 24, Vers 4 liest man dann, dass Mose das tat, dass er alle Worte des Herrn aufgeschrieben hatte. A w 24 rozdziale, 4 wiersz, czytamy o tym, że Mojżesz rzeczywiście spisał wszystkie słowa Pana. Später in 5. Mose 30 sieht man, dass Mose auch direkt den Auftrag bekam, die Worte Gottes zu sammeln. A później w 5. Księdze Mojżeszowej, w 30. rozdziale, czytamy o tym, że Mojżesz otrzymał rzeczywiście polecenie, aby wszystkie te spisane księgi zebrać w jedno. 30. rozdział, 14. wiersz. Das heißt also, Gott gab Mose den Auftrag. A to oznacza, że Bóg dał Mojżeszowi to zlecenie. Gott gab Mose die Worte. Bóg dał Mojżeszowi słowa.
Und Gott gab Mose den Auftrag, diese Worte auch zu sammeln, das heißt, sie wurden bei der Bundeslade aufbewahrt. Ale również też Bóg dał to polecenie, aby te wszystkie spisane słowa zostały zebrane w jedno i zostały zachowane w tej skrzyni przymierza. Wir lesen das in 5. Mose 31, Vers 25. Czytamy o tym w 5. Księdze Mojżeszowej, 31 rozdział, 25 wiersz. Und Vers 26. Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es zur Seite der Lade des Bundes. A szczególnie w 26 wierszu, 5. Mojżeszowa 31, 26. Weźcie księgę tego zakonu i połóżcie ją z boku skrzyni przymierza Pana Boga waszego. I niech będzie dla was tam świadkiem przeciwko tobie. Also das ist ganz wichtig. Gott wirkt nicht nur beim Schreiben. A więc to jest rzeczą bardzo ważną. Bóg nie tylko, że działał w trakcie pisania, sondern auch beim Sammeln, ale również też i działał w trakcie zbierania ksiąg spisanych und beim Bewahren, beim Beschützen bis in die heutige Zeit. I Bóg też działał w tym, aby zachować i strzec tą księgę aż po dziś dzień. Das ist sicher der Grund, warum die Bibel auch jedes Jahr der eigentliche Bestseller ist, den es gibt. I to jest właśnie powód tego, że, dlaczego Biblia jest w zasadzie rok po roku największym bestsellerem wśród książek całego świata. Es gibt noch einen wichtigen Punkt. I jeszcze jest jeden bardzo ważny punkt. Dass der Heilige Geist selbst das Alte und Neue Testament auf eine Stufe stellt. Że Duch Święty osobiście Stary i Nowy Testament stawia na jednym poziomie. Die bemerkenswerteste Stelle ist dazu 1. Timotheus 5, Vers 18. Najbardziej charakterystyczne miejsce to jest właśnie pierwszy list do Tymoteusza, 5. rozdział, 18. wiersz. Dort finden wir zwei Zitate. Tam mamy zapisane dwa cytaty. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Jeden cytat pochodzący ze Starego Testamentu. Das haben wir häufig in der Bibel. Takie coś, takie zestawienie bardzo często w Biblii znajdujemy. Aber genau dort wird auch noch aus dem Neuen Testament zitiert. Ale dokładnie w tym samym miejscu również też jest zacytowane słowo z Nowego Testamentu. Das haben wir eigentlich nur an dieser Stelle. I coś takiego znajdujemy w zasadzie tylko w tym jednym miejscu. Pierwszy list do Tymoteusza, 5. rozdział, 18. wiersz. Und dann benutzt Gott diesen wichtigen Ausdruck. I tam w tym wierszu Bóg używa tego bardzo ważnego wyrażenia. Die Schrift sagt. Pismo mówi. Gott sagt nicht die Schriften sagen. Bóg nie powiedział tutaj pisma mówią. Die Mehrzahl Schriften benutzt Gott im Neuen Testament immer nur dann, wenn nur das Alte Testament gemeint ist. To wyrażenie pisma Bóg używa w Nowym Testamencie tylko wtedy, jeżeli ma na myśli Stary Testament. Aber wenn er vom Alten und Neuen Testament zusammenspricht, dann sagt er die Schrift. Ale gdy mówi wspólnie o Starym i Nowym Testamencie, to wyraża się pismo mówi. Also Einzahl. A więc w liczbie pojedynczej. Die Bibel ist ein Buch. Gdyż Biblia jest jedną księgą. Auch wenn sie aus 66 Büchern besteht. Nawet jeżeli składa się ze 66 ksiąg. Kommen wir einmal speziell zum Alten Testament. Przejdźmy teraz do Starego Testamentu. Es besteht aus 39 Büchern. Stary Testament składa się z 39 ksiąg. Und er stand in der Zeit von 1500 vor Christus bis 400 vor Christus. I został zapisany w okresie 1500 do 400 roku przed Chrystusem. Und danach war das Alte Testament abgeschlossen. I w tym okresie został już zamknięty cały Stary Testament. Auf die Apokryphen komme ich gleich zu sprechen. Również i wspomnimy za chwilę o apokryfach. Das Alte Testament sieht völlig anders aus als die Bibel, wie wir sie heute kennen. Das Alte Testament. Stary Testament całkowicie inaczej wyglądał niż księga, którą dzisiaj mamy w ręku. Es war auf Rolle geschrieben. Stary Testament był zapisany na rolach, na zwojach. Und das müssen die Juden heute noch für ihre Synagogen tun.
I tak po dziś dzień jeszcze muszą to czynić Żydzi, gdy zapisują Stary Testament dla użytku w swoich synagogach. Sie müssen heute noch handgeschriebene Schriftrollen für ihren Gottesdienst benutzen. I po dziś dzień muszą używać w swoich nabożeństwach Pisma Świętego zapisanego na zwojach. Das, was dort abgebildet ist, ist nicht das komplette Alte Testament. To, co tutaj znajdujemy zobrazowane, to nie jest kompletnie cały Stary Testament. Diese Rolle dort ist 45 Meter lang. Ta rola po rozwinięciu ma 45 metrów długości. Sie enthält gerade mal die 5 Bücher Mose. Ta rola zawiera 5 ksiąg mojżeszowych. Die Tora. Czyli tak zwaną Torę. Übersetzt das Gesetz. A w przetłumaczeniu zakon. Es besteht aus 304.805 Buchstaben. Składa się z 304 805 liter. Ich habe sie selbst nicht gezählt. Ja sam ich też osobiście nie liczyłem. Aber die Juden haben sie gezählt. Ale Żydzi je policzyli. Insgesamt sind es 79.847 Wörter. W sumie jest to 79 847 słów. Wir sehen sämtliche Hilfen, die wir heute kennen, gibt es dort nicht. A więc wszystkie środki pomocnicze, jakie dzisiaj używamy w czytaniu Biblii, widzimy, że nie są zawarte w tekście, jaki jest w tym zwoju napisany. Keine Benennung des Bibelbuches. Nie znajdziemy w tych zwojach nazwy poszczególnych ksiąg biblijnych. Hier endet an der Freistelle 2. Mose und hier beginnt das 3. Buch Mose. Tutaj w tym miejscu, który pokazywałem wskaźnikiem, kończy się druga Księga Mojżeszowa, a prawie rozpoczyna się trzecia Księga Mojżeszowa. Die einzige Hilfe sind drei, vier Leerzeilen. Jedyną dla nas pomocą to są po prostu odstępy, w tym wypadku między księgami trzech wierszy. Keine Kapiteleinteilung. Nie ma tutaj podziału również i na rozdziały. Keine Verszählung. Nie ma tu również też i podziału na wiersze. Und in diesem hebräisch geschriebenen Text gibt es keinen einzigen Vokal. A w tym napisanym tekście w języku hebrajskim nie znajdujemy tutaj samogłosek. Dann war die Bibel auch eines der ersten Bücher, das übersetzt wurde. A poza tym Biblia była pierwszą z ksiąg na całym świecie, jakie zostały w ogóle przetłumaczone. 200 Jahre nachdem das Alte Testament abgeschlossen war, entstand die Septuaginta. 200 lat po tym czasie, gdy został zakończony Stary Testament, czyli 200 lat przed Chrystusem, zostało dokonane tłumaczenie tak zwane Septuaginta. Es ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments. A jest to greckie tłumaczenie hebrajskiego tekstu Starego Testamentu. Der Name bedeutet übersetzt 70. Ta nazwa oznacza 70. Weil die Tradition sagt, dass 6 Juden aus jedem Stamm, also 72, daran beteiligt waren. Gdyż tradycja to przekazuje, że po 6 Żydów z każdego pokolenia żydowskiego, czyli 72 osoby brały udział w dokonaniu tego tłumaczenia. Zu diesem Zeitpunkt stand die Abgeschlossenheit des Alten Testaments schon längst fest. W tym okresie czasu już od dawien dawna było to dla wszystkich jasne, że Stary Testament został już całkowicie zakończony i składa się z takich, a nie innych ksiąg. Dafür gibt es viele Hinweise. Możemy znaleźć wiele wskazówek na to wskazujących. Einer der wichtigsten ist, jedną z najważniejszą wskazówek to jest to, der Herr Jesus und die Schriftgelehrten haben über viele Dinge diskutiert, aber nicht über die 39 Bücher des Alten Testaments. Pan Jezus i nauczeni w piśmie dyskutowali na temat, na różne i na wiele różnych tematów, ale nigdy nie dyskutowali na temat podziału Starego Testamentu na 39 ksiąg. Ungefähr 1500 Jahre später zur Zeit Martin Luthers. Około 1500 lat później, mniej więcej za czasów życia Marcina Lutra, fing man zum ersten Mal an,
Teile der Bibel zu verleugnen. Rozpoczęto po raz pierwszy działania zmierzające do tego, aby zapierać natchnienia poszczególnych ksiąg biblijnych. Man verleugnete die Verfasserschaft des Mose für die fünf Bücher Mose. Zaczęto nawet zapierać to, że Mojżesz mógłby być autorem pięciu ksiąg mojżeszowych. Obwohl der Herr Jesus bestätigt, dass Mose die fünf Bücher Mose geschrieben hat. Pomimo tego, że Pan Jezus to osobiście potwierdził, że Mojżesz napisał tych pięć ksiąg mojżeszowych. Zum Beispiel wie bei diesem Zitat aus Markus 7, das 2. Mose 20 zitiert. Na przykład tutaj w tym cytacie z Ewangelii Marka z 7 rozdziału, 10 wiersz, przytoczony jest cytat z 2 Księgi Mojżeszowej z 20 rozdziału, 12 wiersz. Das ist eigentlich immer so, wenn ich Teile des Alten Testaments leugne, mache ich Jesus Christus zum Lügner, der sie bestätigt. I tak zawsze będzie się działo, jeżeli będę zapierał istnienia lub natchnienia poszczególnych ksiąg biblijnych, to będę również też i zapierał się tego, że Pan Jezus potwierdził istnienie tych ksiąg. Möchte noch einmal kurz darauf hinweisen, dass es viele, viele Argumente gibt, dass die fünf Bücher Mose wirklich so alt sind. Chciałbym jeszcze kilka argumentów przytoczyć, aby pokazać, że rzeczywiście te księgi dokładnie tak w tym okresie zostały zapisane. Auch wenn heute häufig etwas anderes in den Schulen gelehrt wird. Nawet jeżeli bardzo często w dzisiejszych czasach i to nawet w szkołach inaczej uczniowie są uczeni. Was ich eben schon sagte, die Namen aus den Völkertafeln wurden auf über 4000 Jahre alten Keilschrifttafeln entdeckt. Tak jak już na początku powiedziałem, imiona ludzi, które zostały znalezione na tych tabliczkach glinianych, które miały 4 czy 5 tysięcy lat, również znajdujemy zapisane w księgach Biblii Starego Testamentu. Zum Beispiel auch das Lagern und Aufbrechen während der Wüstenreise passt typisch in 2. Jahrtausend. Również i te wszystkie miejsca, w których lud izraelski na pustyni obozował, są to miejsca typowe, jakie zostały opisane również i w pismach tamtego okresu. Die ganze literarische Struktur der fünf Bücher Mose passt in 2. Jahrtausend. Również też i cały układ literacki tych pięciu ksiąg mojżeszowych pasuje dokładnie w okres tego drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. Also wenn heute jemand sagt, Mose hat nicht die Bücher Mose geschrieben, braucht schon starke Argumente und die gibt es nicht. A więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby twierdzić, że Mojżesz nie napisał ksiąg mojżeszowych, to musiałby przytoczyć bardzo mocne argumenty, a takich argumentów po prostu nie ma. Ich möchte noch ein Beispiel anführen, was heute sehr häufig gesagt wird. Również jeszcze następny przykład chciałbym przytoczyć, który dzisiaj jest bardzo często podnoszony. Nämlich die Bibel ist nur eine Abschrift von alten, antiken Büchern. Mianowicie niektórzy twierdzą, że Biblia jest odpisem starych, antycznych ksiąg. Und das Beispiel, das man am liebsten anführt, ist der Sintflutbericht. A najlepszy przykład, jaki się przytacza, to jest właśnie opis tego potopu. Es wird behauptet, twierdzi się, Mose hätte von einem sogenannten Gilgamesch-Epos abgeschrieben. Że Mojżesz odpisał ten opis potopu z tekstu, który jest nazywany Gilgamesch-Epos. Auch auf dieser Keilschrifttafel ist ein Sintflutbericht erwähnt. Gdyż na tych 11 tabliczkach glinianych też znajdujemy opis potopu. Aber die Arche sah völlig anders aus. Ale w tym opisie miałaby arka całkowicie inaczej wyglądać. Sie sah aus wie ein Würfel. Tutaj miałaby być wykonana jak gdyby kostka. Also 120 ellen. Das heißt 60 Meter war jede Kantenlänge des Würfels. I tutaj w tym tekście opisuje się arkę, jakoby miała
Każda jej z jej boków, czyli powstałaby kostka sześcianu o długości 120 łokci, czyli 60 metrów. Und diese Arche nach dem Gilgamesch Epos hatte sieben Stockwerke. I według tego opisu z tych tabliczek to arka miałaby mieć wysokość budynku siedmopiętrowego. Das Problem ist nur. Problemem jednak jest to. Die fünf Bücher Mose wurden 1500 vor Christi Geburt geschrieben. Że księgi Mojżeszowe zostały zapisane około roku 1500 przed narodzeniem Chrystusa. Die ältesten Funde des Gilgamesch Epos stammen aus der Zeit 1200 vor Christus. A najstarsze tabliczki, jakie zostały znalezione i mówiące właśnie o tym potopie, pochodzą z roku mniej więcej 1200 przed Chrystusem. Dann kann schlecht Mose hiervon abgeschrieben haben. To z całą pewnością nie było dane Mojżeszowi, aby odpisywał z tych tabliczek. Und jetzt sieht man, wie einige Menschen mit der Bibel umgehen. I po tym przykładzie widać dokładnie, w jaki sposób niektórzy ludzie obchodzą się z Biblią. Und leider sind es häufig Theologen, ich sage nicht alle, aber einige. I niestety musimy powiedzieć, że to są bardzo często teolodzy, może nie wszyscy, ale niektórzy. Sie machen das ganz elegant. A czynią to w sposób bardzo elegancki. Man schiebt die Entstehung der Bücher Mose in unsere Zeit. I przesuwają powstanie ksiąg Mojżeszowych w nasze obecne czasy. Und die Entstehung des Gilgamesch Epos macht man älter. A powstawanie tych tabliczek przesuwa się wstecz do tyłu. Es gibt dafür keinen einzigen Beweis. Ale na to nie znajdują oni ani jednego dowodu. Es ist ein Wunschdenken. Jest to myślenie, że tak człowiek by sobie w swojej niewierze życzył, żeby tak było. Um zu behaupten, dass eben Mose vom Gilgamesch Epos abgeschrieben hat. Po to, aby twierdzić, że Mojżesz odpisywał z tych tabliczek. Gucken wir uns einmal kurz die beiden Schiffe an. Spójrzmy jeszcze raz na budowę tych obydwóch statków, jakie zostały wykonane. Also keine Angst, ich mache jetzt hier keinen Mathematikunterricht. Proszę się nie obawiać, nie będę robił teraz wykładu lekcji matematyki. Aber mit dieser einfachen Formel kann man die Schwimmtauglichkeit eines Schiffes berechnen. Ale za pomocą tych prostych równań można obliczyć zdolność poszczególnych ciał czy statków do unoszenia się na wodzie. Und jetzt kommt das Interessante. I teraz możemy zauważyć to, co najbardziej interesujące. Und das haben ungläubige Wissenschaftler gemacht. Właśnie to, co teraz, o czym mówię, to pokazywali niewierzący naukowcy. Sie haben die Maße der biblischen Arche in diese Formel eingesetzt. Oni podali wszystkie wymiary, takie jakie znajdujemy w Biblii zapisane, dotyczące arki i wstawili do przytoczonego wzoru matematycznego. Und das Ergebnis war ein Schiff mit einer optimalen Schwimmfähigkeit. I stwierdzili, że powstał z tego statek, który cechuje się najbardziej optymalnymi właściwościami dopływania na wodzie. Sie haben anschließend die Werte der Arche des Gilgamesch-Epos eingesetzt. Również też i do tego wzoru wstawili wszystkie wymiary z tych tabliczek glinianych. Und Sie dürfen wählen. I teraz wy sami możecie wybrać, ob Sie sich jeden Tag 10-mal mit dem Schiff um die eigene Achse drehen möchten. Czy chcielibyście w ciągu jednego dnia 10-krotnie obracać się, będąc w tym statku wokół swojej własnej osi? Oder lieber direkt damit untergehen. Albo może byście od razu chcieli zatonąć? Denn eins ist klar, gdyż z tego jasno jedno wynika. Es gibt kein Schiff, das schlechter schwimmen kann als die Arche des Gilgamesch-Epos. Nie ma takiego statku, który by potrafił tak źle pływać czy unosić się na wodzie, jak właśnie bryła o takich wymiarach, jakie były przytoczone w tych tabliczkach kamiennych. Glaubt wirklich jemand, dass Mose, der von Schifffahrt keine Ahnung hatte, am grünen Tisch dieses Boot rechnerisch optimiert hat?
Czy może ktoś wierzy w to, że Mojżesz zasiadł sobie przy stole pokrytym zielonym suknem i wziął wzór matematyczny i obliczył, w jaki sposób ma wyglądać jego statek? Ganz sicher nicht. Z całą pewnością nie. Die Bibel hat nicht von anderen Büchern abgeschrieben. A więc Biblia nie odpisywała z innych ksiąg świata. Die Bibel ist das Wort Gottes. Biblia jest Słowem Bożym. Sie ist nicht ein naturwissenschaftliches Lehrbuch. Ona również też nie jest księgą, którą należy używać w celach naukowych. Aber wenn sie etwas über Naturwissenschaft berichtet, ist sie wahr. Ale jeżeli ta księga opisuje coś z naszej otaczającej przyrody, natury, to z całą pewnością wszystko, co pisze, jest prawdą. Und das gilt auch für den biblischen Sintflutbericht. I to dotyczy również też i tego opisu biblijnego dotyczącego potopu. Jetzt komme ich kurz auf die Apokryphen zu sprechen. I teraz krótko chciałbym wspomnieć o księgach, które są nazywane apokryfami. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts gehörten sie nie zur Bibel. Aż do mniej więcej połowy 16. stulecia po Chrystusie nigdy apokryfy nie były w żaden sposób zaliczane do kanonu ksiąg biblijnych. Doch Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Bibel in viele Muttersprachen übersetzt. Ale na początku 16. stulecia rozpoczęto tłumaczenie Biblii na wiele języków. Es gab plötzlich gedruckte Bibeln auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch. I nagle pojawiły się drukowane Biblie w języku niemieckim, angielskim i francuskim. Die Menschen konnten die Bibel in ihrer Muttersprache lesen und auch verstehen. I ludzie mogli teraz Biblię przeczytać w swoim własnym języku i rozumieć ją w swoim własnym języku. Und sie entdeckten dort überhaupt nichts über das Fegefeuer. I stwierdzili, że w tych księgach niczego nie można znaleźć, co mówiłoby nam o czyśćcu. Bis dahin wurde den Menschen erklärt, man könnte auch noch für Tote beten. Bo dotychczas ludziom głoszono naukę, że można się modlić za umarłych. Dabei sagt die Bibel klar, dass das unmöglich ist. A Biblia przecież jasno nam mówi, że to jest rzeczą niemożliwą. Ein Mensch muss sich für Gott entscheiden, solange er lebt. Gdyż człowiek musi sam podejmować decyzję, czy chce iść za Bogiem tutaj, na ziemi, dopóki żyje. Wer sich zu Lebzeiten nicht entschieden hat, für den ist es für immer zu spät. Dlatego kogoś, kto za czasów swojego życia na ziemi nie podjął tej decyzji, to już na zawsze jest za późno. Es gibt nach dem Tod keine Möglichkeit mehr zu Gott umzukehren. Gdyż po śmierci nie ma takiej możliwości, aby nawrócić się do Boga. Darum sagt die Bibel auch im Hebräerbrief, heute, wenn man die Stimme Gottes hört, soll man sein Herz nicht verhärten. I dlatego Biblia nam mówi w liście do Hebrajczyków, dzisiaj, jeżeli słyszycie głos Jego, nie zatwardzajcie serca swojego. Aber es gibt ein Apokryphenbuch. Ale jest jedna taka księga apokryfów. Zweite Makkabäer. Druga księga machabejska. Dort finden wir einen Hinweis für das Fegefeuer. Tam w tej księdze znajdujemy wskazówkę na czyściec. Und das war damals der Grund für einen Papst. I to w tamtych czasach było właśnie powodem dla jednego z papieży, die Apokryphen zur Bibel dazugehörend zu erklären. Aby ogłosić, że apokryfy również należą do treści Biblii. Das heißt, 1546 wurden sie plötzlich dazugenommen. A to stało się w roku 1546 i nagle księgi apokryficzne zostały włączone do Biblii. Bis dahin gehörten sie nie zur Bibel. Do tego czasu nigdy nie były w Biblii. Wo sie genau herkommen, weiß kein Mensch. Skąd one dokładnie pochodzą, to tego nie zna odpowiedzi na to żaden człowiek. Darum werden sie auch Apokryphen genannt, übersetzt heißt das verborgen, geheimnisvoll. Dlatego też nazywane są apokryfami, bo słowo to można przetłumaczyć rzeczy skryte i tajemne. Sie entstanden irgendwann 200 vor Christus in Nordägypten auf Griechisch, nicht auf Hebräisch.
One powstały mniej więcej 200 lat przed Chrystusem w północnym Egipcie i zostały zapisane w języku greckim, a nie hebrajskim. Wahrscheinlich konnten die Juden nicht verstehen, dass Gott damals schwieg und ihnen keine Offenbarung mehr gab. Prawdopodobnie Żydzi nie potrafili tego zrozumieć, dlaczego Bóg milczy i w tamtym czasie nie daje im żadnych objawień. Ja, das letzte alttestamentliche Buch war das Buch Malachi. Gdyż ostatnią księgą Starego Testamentu była księga Malachiasza. Um 400 vor Christus geschrieben. Napisana około 400 lat przed Chrystusem. Und dann schwieg Gott. A potem Bóg zamilknął. Weil sein Volk so ungehorsam geworden war. A to z tego powodu, że jego naród był tak nieposłuszny. Gott schwieg 400 Jahre, bis er seinen Sohn auf diese Erde sandte. I Bóg milczał 400 lat, zanim zesłał swojego syna na ziemię. Und in dieser traurigen Zwischenzeit müssen diese Bücher entstanden sein. I właśnie w tym smutnym okresie czasu musiały te księgi apokryficzne powstać. In den Apokryphen fehlt etwas ganz Wichtiges. Fehlt. Ist nicht vorhanden. W tych apokryfach brakuje bardzo ważnej, istotnej rzeczy. Was wir sonst über 2000 Mal im Alten Testament finden. A rzecz tą, poza tym, w Biblii znajdujemy ponad 2000 razy zapisaną. Nämlich, so spricht Gott. Mianowicie wyrażenie, tak mówi Bóg. Die Apokryphen wussten genau, dass sie Menschenworte waren. Te apokryfy wyraźnie na to wskazują, że one są słowem człowieka. Deswegen haben sie nicht gewagt zu sagen, so spricht Gott. I ludzie piszący apokryfy nie odważyli się powiedzieć, tak mówi Bóg. Die Bibel warnt nicht nur davor, Dinge wegzunehmen, gdyż Biblia nie tylko o tym przestrzega, żeby z niej niczego nie ujmować, sondern dreimal ganz ernst davor, Dinge hinzuzufügen. Ale również trzykrotnie bardzo poważnie przestrzega przed tym, aby niczego do Biblii nie dodawać. Einmal am Anfang der Bibel. Po raz pierwszy na początku Biblii. In 5. Mose 4. W 5. Mojżeszowej w 4. rozdziale. Dann mitten in der Bibel in Sprüche 30. Następnie w środku Biblii, mniej więcej w Księdze Przypowieści w 30. rozdziale. Und einmal am Ende. I jeszcze raz na koniec tej księgi. In Offenbarung 22. W Księdze Objawienia w 22 rozdziale. Es ist Gottes heiliges Wort. Jest to Boże święte słowo. Und Gott warnt davor, irgendetwas hinwegzutun oder hinzuzufügen. I Bóg przestrzega przed tym, aby z jego słowa niczego nie ujmować, jak również niczego nie dodawać. Beides ist eine schreckliche Sünde in den Augen Gottes. Gdyż obydwie te rzeczy są strasznym grzechem w oczach Bożych.
Also wir haben gerade gesehen, dass es viele Argumente gibt, dass die Bibel wirklich von Gott sein muss. Dopiero co oglądaliśmy wiele argumentów przemawiających za tym, że Biblia jest Słowem Bożym. Aber wie kann ich sicher sein, dass die Bibel, wenn ich sie heute aufschlage, noch den gleichen Inhalt hat wie damals? Ale na jakiej podstawie mogę być tego pewny, że Biblia w takiej postaci, jak ją dzisiaj mam w ręce, jest dokładnie tą samą Biblią, jak w tamtych czasach? Das älteste komplette bis heute bekannte Alte Testament liegt in Leningrad. Dziś, najstarszy po dziś dzień znany i przechowywany Stary Testament znajduje się w Leningradzie. Darum heißt Petersburg. Es, ja, heute wieder Sankt Petersburg, darum heißt es ja auch Codex Leningradensis. Dlatego też i ten egzemplarz nazywany jest Codex Leningradensis. Codex heißt Buch. Codex to słowo oznacza księga. Es stammt aus der Zeit 1008 nach Christus. Ta księga została spisana w roku 1008 po Chrystusie. Es ist also ungefähr 1000 Jahre alt. A więc ta księga ma mniej więcej 1000 lat. Aber der Abstand von den Büchern Mose bis zum Buch Leningrad beträgt ungefähr 2500 Jahre. Ale odstęp czasowy pomiędzy księgami mojżeszowymi aż do tego kodeksu przechowywanego w Leningradzie to jest okres około 2500 lat. Und in diesen 2500 Jahren musste alles mit der Hand abgeschrieben werden. I w tym okresie czasu 2500 lat wszystkie księgi biblijne musiały być przepisywane ręcznie. Man kann ja mal seine eigene Schulkarriere zurückdenken. Można sobie teraz wspomnieć o własnej karierze ucznia szkolnego. Eine Bibelseite sind ungefähr 5 Schulheftseiten. Jedna strona z Biblii to jest treść, jaka jest zawarta mniej więcej w jednym zeszycie ucznia szkolnego. Mache ich beim Abschreiben auf jeder Seite nur 2 Fehler, bin ich sicher ein guter Schüler. Gdybym przepisując każdą z tych stron biblijnych, na każdej z nich zrobił tylko 5 błędów, to byłbym bardzo dobrym uczniem. Übertragen auf die Bibel hieße das pro Abschrift 10.000 Fehler. I przenosząc to na całą treść Biblii, to byłoby to mniej więcej na każdy odpis biblijny 10 tysięcy błędów. Das über viele Generationen und 2500 Jahre lang. Gdy to przeniesiemy jeszcze przez wiele generacji ludzkich w okresie tych 2500 lat, müsste dann dieses Buch nicht voller Fehler sein. To ta księga musiałaby być pełna błędów. Müssten nicht einige Texte sogar völlig entstellt sein aufgrund der hohen Fehlerrate. Niektóre teksty w ogóle by były wykrzywione na podstawie z powodu tych wielkiej ilości błędów. Rein menschlich gesprochen müsste man diese Frage mit ja beantworten. Patrząc na to po ludzku, na to pytanie by trzeba odpowiedzieć tak. Und das dachten auch moderne Theologen vor ungefähr 60 Jahren in Deutschland. I tak też myśleli nowocześni teolodzy mniej więcej jeszcze 60 lat wstecz w Niemczech. Sie behaupteten, dieser Text dort kann nicht richtig sein. I oni twierdzili, że ten tekst tutaj zobrazowany na tym zdjęciu nie może być właściwym. Sie wollten eingreifen und diesen Text verändern. I chcieli wkroczyć w tą sytuację i rozpocząć poprawianie tego tekstu. Aber dann brach der Zweite Weltkrieg aus und sie mussten ihre Arbeit einstellen. Ale wtedy rozpoczęła się Druga wojna światowa i musieli przerwać swoją pracę. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten sie weiterarbeiten. Po Drugiej wojnie światowej chcieli dalej pracować. Und dann hörten sie von einem ganz interessanten Fund. Ale wtedy usłyszeli o bardzo interesującym znalezisku. Der war in Israel geschehen. To znalezisko znajdowało się w Izraelu. In der Nähe von Jerusalem beim Toten Meer. W okolicach Jerozolimy i Morza Martwego. Und zwar bei den Qumran-Höhlen.
a mianowicie znalezisko w tak zwanych grotach Qumran. Es ist ein Höhlengebiet in der Halbwüste Israels. Jest to wyżynny teren w półpustynnym terenie Izraela. Dort hat ein Beduinenjunge seine Ziegen hüten müssen. Tam jeden z chłopców beduińskich musiał wypasać swoje trzody, swoje stada kóz. Er schlief ein. Po prostu zasnął w trakcie tej pracy. Als er wieder aufwachte, zählte er seine Tiere durch. Gdy się przebudził, przeliczył swoje zwierzęta. Und er merkte, dass welche fehlen. I stwierdził, że niektóre, że brakuje niektórych. Es hatte er keine Lust, in jede Höhle zu klettern, weil er dachte, die hätten sich dort einen Schattenplatz gesucht. Pomyślał sobie, że na pewno kozy poszukiwały jakiegoś cienia i powchodziły do poszczególnych jaskiń, a on nie miał ochoty do każdej z nich zaglądać. Er warf Steine in die Höhlenöffnungen. I zaczął rzucać kamienie w te otwory tych jaskiń. Und traf einen Tonkrug. I jednym z tych kamieni trafił i rozbił dzban gliniany. Er hörte das Klirren von Ton. On słyszał dźwięk tego, tej gliny. Und kletterte hier auf Sandalen in diese Höhle rein. I na swoich, w swoich sandałach zaczął wdrapywać się do tej jaskini. Was er dort entdeckte, to, co on tam odkrył, war eine uralte Schriftrolle. To była bardzo stara księga w postaci zwoju. Er konnte sie nicht lesen, weil sie auf Hebräisch war. On nie potrafił jej przeczytać, bo była napisana w języku hebrajskim. Und über viele Umwege und für viel Geld ist sie in die Hände von Wissenschaftlern gekommen. I ta księga poprzez wiele różnych dziwnych dróg i za pomocą wykupienia poprzez bardzo wielkie pieniądze znalazła się w rękach naukowców. Sie haben sofort festgestellt, dass diese Rolle das komplette Buch Jesaja enthält. Natychmiast naukowcy stwierdzili, że ten zwój zawiera kompletną księgę Izajasza. Sie haben eine Altersbestimmung durchgeführt. I przeprowadzono badanie wieku tego zwoju. Und diese Rolle auf 150 Jahre vor Christi Geburt datiert. I stwierdzono, że ta księga datuje się na czas około 150 lat przed Chrystusem. Das bedeutet, diese Rolle ist 1200 Jahre älter als diese älteste komplette Alte Testament. To oznacza, że ta rola jest starsza o 1200 lat od kompletnego znanego Starego Testamentu przechowywanego w Leningradzie. Die Bibelkritiker rieben sich die Hände. I teraz krytycy Biblii zaczęli zacierać ręce. Jetzt brauchen wir nur noch das Buch Jesaja von der Rolle mit dem Buch Jesaja in diesem Buch zu vergleichen. I powiedzieli, że musimy teraz porównać treść księgi Izajasza z tego zwoju z treścią księgi Izajasza w tej księdze w Leningradzie. Und haben den Beweis, dass da tausende von Fehlern drin sein müssen. I już będziemy mieli dowody, że tam w tej księdze jest zawartych tysiące błędów. Das Ergebnis war, a skutek czy wynik ich pracy był następujący, dass diese angekündigte überarbeitete Ausgabe dieser Bibel hier nie erschienen ist. Że ten ogłaszane już przez nich poprawione opracowanie tej księgi przechowywanej w Leningradzie nigdy się nie ukazało drukiem. Zwischen diesen beiden Handschriften liegen nicht nur 1200 Jahre. Pomiędzy tymi dwoma rękopisami nie tylko, że jest odstęp czasu 1200 lat, sondern ebenfalls 5000 Kilometer Luftlinie. Ale również też i odległość mniej więcej 5000 Kilometrów w linii prostej. Und trotzdem ist das Ergebnis einmalig in der Geschichte der Handschriften. A jednak wynik ich badania jest jedyny w swym rodzaju pod względem historii badania różnych rękopisów. Diese beiden Handschriften sind identisch. Stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że te dwa rękopisy są całkowicie identyczne ze sobą.
Es gibt zwar zwischendurch eine Rechtschreibreform. Man hat zwischendurch von der Rechtschreibung einige Wörter verändert. Stwierdzono tylko, że z powodu tego, że jest zmiana sposobu pisania od lewej do prawej, a w zwoju z Qumran był tekst pisany od prawej do lewej, tylko niektóre słowa zostały zmienione. Aber kein Wort ist fehlerhaft geschrieben. Ale ani jedno słowo nie zostało błędnie zapisane. Diese Handschriften sind einfach gleich. Po prostu te dwa rękopisy są jednakowe. Man hat später in Qumran noch viel mehr gefunden. W późniejszym okresie w Qumran znaleziono jeszcze wiele innych zwojów. Auch woanders hat man noch alttestamentliche Funde gemacht. I również gdzie indziej znaleziono księgi Starego Testamentu. Das Ergebnis ist immer das gleiche. A wynik ich badania jest zawsze taki sam. Egal aus welchem Jahrhundert, obojętnie z którego stulecia pochodzi ten zwój, egal in welchem Land, obojętnie w jakim kraju był przechowywany, die Handschriften sind immer identisch. To rękopisy są zawsze identyczne. Heute müssen auch ungläubige Wissenschaftler zugeben, i w dzisiejszych czasach nawet niewierzący naukowcy muszą to przyznać. Es gibt kein Buch auf dieser Erde, das besser überliefert wurde als das Alte Testament. Że na całej ziemi nie ma innej takiej księgi, która by była lepiej przekazana poprzez tysiące lat, jak właśnie księga Starego Testamentu. Woran liegt das? A czym to było spowodowane? Da ist zum einen die menschliche Seite. Z jednej strony jest to sprawa ludzka. Die Juden haben eine außergewöhnliche Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, vor dem Alten Testament. Dlatego, że Żydzi mieli przeogromną bojaźń Bożą przed całym Słowem Bożym Starego Testamentu. Sie haben sich knallharte Regeln zum Abschreiben auferlegt. Oni postanowili sobie bardzo ostre i bardzo rygorystyczne reguły obowiązujące przy przepisywaniu tego tekstu. Wenn wir das heute in der Schule einführen würden, wären die Schüler lebenslang an ihrer Hausaufgabe beschäftigt. Gdybyśmy to dzisiaj chcieli wprowadzić w szkołach, uczniowie by do końca życia musieli się zajmować swoimi zadaniami domowymi. Wenn die eine solche Rolle schreiben, müssen sie zuerst das Leder aneinander nähen. Więc jeżeli chcieli zapisać Słowo Boże na następnym zwoju, to musieli ze sobą zeszyć poszczególne płachty skóry. Danach wird das Leder liniert. Następnie skóra była liniowana. Und dann fängt man an zu schreiben. I dopiero wtedy zaczynano pisanie. Als Beispiel, przykład tego, an den fünf Büchern Mose sind zwei Schreiber drei Jahre beschäftigt. Na treści pięciu ksiąg mojżeszowych trzech pisarzy przepisywało tą treść przez trzy lata. Sie schreiben gleichzeitig. Oni pisali zawsze jednocześnie. Einer beginnt am Anfang, der andere genau in der Mitte. Jeden rozpoczynał od początku, drugi rozpoczynał dokładnie w środku. Sie sind gleichzeitig fertig. I jednocześnie kończyli pracę. Jetzt kommen die Regeln. I teraz wymienię te reguły przy przepisywaniu. Wenn ein einziger Buchstabe falsch geschrieben wird, gdy jedna jedyna, choćby tylko jedna literka była błędnie napisana, wird das Schreiben abgebrochen, przerywano pisanie, die Rolle wird begraben, rolę tą zakopywano, und man fängt noch mal von vorne an. I rozpoczynano przepisywanie od początku. Ich glaube, das können wir uns kaum vorstellen, was das heißt. I dlatego trudno nam jest wyobrazić sobie, co to oznacza. Vor allem, wenn man den letzten Buchstaben falsch schreibt. Że rozpoczynali na nowo pracę, pomyliwszy się w ostatniej literce tej księgi. Die Regel gilt übrigens auch. I ta reguła też i obowiązywała. Und das ist der Schock für die meisten Schüler. I to właśnie jest największy szok dla większości uczniów. Wenn ein einziger Buchstabe nicht eindeutig zu lesen ist.
Jeżeli choćby jedną literę nie można było przeczytać wyraźnie, czyli nie była zapisana wyraźnie. Wenn das Schreiben fertig ist, a więc jeżeli pisanie tej księgi było zakończone, dann kommt ein Dritter, der zählt die Buchstaben. To przychodził właśnie trzeci z tego zespołu i zaczął liczyć poszczególne litery. Auch nach sehr komplizierten Regeln. Też według bardzo skomplikowanych reguł. Deswegen mussten auch die Juden einmal sämtliche Buchstaben zählen. Dlatego Żydzi musieli liczyć wszystkie poszczególne litery tekstu. Wenn irgendetwas nicht stimmt, jeżeli w trakcie tego sprawdzania coś się nie zgadzało, wird der Fehler nicht gesucht, sondern die Rolle wird begraben. Nie szukano błędu, tylko tą rolę zakopywano. Es gibt noch eine Hürde. Es gibt noch eine Sache, die man beachten muss. I jeszcze jedna rzecz musiała być brana pod uwagę. Man muss eine rußhaltige Tinte nehmen. Musiał być używany do tego atrament, który był pozbawiony ruß, carbon. Carbon. Pozbawiony węgla. Nie mógł zawierać węgla. Tinte aus ruß. Ten atrament musiał być wykonany z węgla, albo inaczej ze sadzy. Sie ist ungefähr so dünnflüssig wie Honig. Ten atrament jest mniej więcej tak płynny jak miód. Für den Schreiber bedeutet das, a dla pisarza oznaczało to, für jeden einzelnen Buchstaben, dla każdej poszczególnej literki, muss er mit seinem Schreibgerät ein bis dreimal ins Tintenfass. Musiał tąkać swoje narzędzie do pisania, maczać to narzędzie 2-3 razy. Er kann nicht schnell schreiben. Nie potrafił szybciej pisać. Er darf auch nicht schnell schreiben. Nie wolno mu było też szybciej pisać. Er darf kein einziges Wort auswendig schreiben. I ani jednego słowa nie wolno mu było napisać z pamięci. Er muss jeden Buchstaben von der Vorlage kopieren. On każdą literkę musiał skopiować z poprzedniego tekstu. Kommt er an den Namen Gottes? A jeżeli dochodził do imienia Bożego, muss er aufstehen, sich die Hände waschen? Musiał wstać, musiał umyć swoje dłonie. Setzt sich hin und schreibt die vier Buchstaben für Gott. Usiąść z powrotem i napisać 4 litery imienia Bożego. Steht wieder auf, wäscht sich die Hände, setzt sich hin und schreibt weiter. Musiał znowu wstać, umyć dłonie i zasiąść ponownie, aby dalej pisać. Das alles ist die menschliche Seite, die dazu geführt hat, dass das Alte Testament so wunderbar überliefert wurde. To wszystko są takie ludzkie zasady, które do tego doprowadziły, że Stary Testament w tak cudowny sposób został nam przekazany. Aber es gibt natürlich auch die Seite Gottes. Ale naturalnie też i w tym musimy widzieć stronę Bożą. Dass Gott seine Hand darüber gehalten hat. Że to sam Bóg swoją dłoń nad tym trzymał. Erinnern wir uns an den Vers aus Lukas 21. Przypomnijmy sobie ten wiersz z Ewangelii Łukasza, 21 rozdział. Meine Worte werden nicht vergehen. Słowa moje nie przeminą. Ich habe noch einen Punkt. I jeszcze jeden jest punkt, na który musimy zwrócić uwagę. Wenn die Bibel wirklich das Wort Gottes ist, muss sie fehlerfrei sein. Jeżeli Biblia jest rzeczywiście Słowem Bożym, to musi być całkowicie bezbłędna. Manchmal wird behauptet, die Bibel hätte historische Unwahrheiten. Niektórzy twierdzili, że Biblia zawiera również i nieprawdę historyczną. Eine solche Stelle finden wir in Daniel 5. Takie miejsce znajdujemy na przykład w Księdze Daniela, w 5 rozdziale. Dort ist die Rede von Belsazar. Tam w tym rozdziale mowa jest o Baltazarze. Eine ganz, ganz ernste Geschichte. Jest to bardzo, bardzo poważna historia. Belsazar feiert ein rauschendes Fest und verspottet Gott. Ten król Baltazar, on urządził ogromną uroczystość i święto, w czasie którego on zniesławiał Boga. Gott hat viel Geduld mit uns Menschen.
Bóg ma z nami ludźmi wielką cierpliwość. Gott bietet uns Menschen immer wieder seine Gnade an. Bóg nam ludziom oferuje zawsze swoją łaskę. Aber die Geduld Gottes kann auch einmal zu Ende sein. Ale cierpliwość Boża może też i kiedyś się skończyć. Plötzlich erscheint eine Hand. Nagle ukazała się dłoń. Und sie schreibt etwas an die Felswand des Palastes. Która pisała na kamiennej ścianie tego pałacu. Ich gebe es mit eigenen Worten wieder. Ja chciałbym to teraz powtórzyć moimi własnymi słowami. Belsazar, Gott hat dein Leben gesehen. Baltazarze, Bóg widział twoje życie. Er hat es auf seine göttliche Waagschale gelegt. On położył twoje życie na boskiej wadze. Und du hast diese Waagschale Gottes nicht ins Gleichgewicht gebracht. A ty nie doprowadziłeś do zrównoważenia tej wagi Bożej. Du bist zu leicht. Jesteś za lekki znaleziony. Dir fehlt was ganz Entscheidendes. Brakuje ci coś bardzo decydującego. Nämlich eine lebendige Beziehung zu Gott. Mianowicie żywej łączności twojej z Bogiem. Und so legt Gott unser Leben auch auf seine göttliche Waagschale. Tak też i Bóg nasze życie kładzie na wadze Bożej. Und Gott guckt, ob wir dieses richtige Gewicht haben. I Bóg spogląda na to, czy my osiągamy ten właściwy ciężar. Man muss sich die Frage stellen, wie man die Waagschale Gottes ins Gleichgewicht bringen kann. I człowiek musi postawić sobie pytanie, w jaki sposób doprowadzić wagę Bożą do zrównoważenia. Die Bibel sagt klar, wie es nicht geht. Biblia jasno nam to mówi, że to jest niemożliwe. Man kann sich seinen Platz bei Gott nicht verdienen. Gdyż nie można sobie zasłużyć na miejsce u Boga. Es reicht auch nicht, wenn jemand meint, viele gute Werke zu tun. Też nie wystarczy, jeżeli ktoś myśli, że można czynić w życiu wiele dobrych uczynków. Es reicht auch nicht, wenn man in irgendeiner Gemeinde Mitglied ist. Nie wystarczy, jeżeli ktoś będzie członkiem jakiegoś kościoła. Oder vielleicht einmal in der Woche einen Gottesdienst besucht. I raz na tydzień będzie uczestniczył w nabożeństwie. Oder vielleicht in Notzeiten zu Gott betet. Albo gdy znajdzie się w biedzie, będzie się modlił do Boga. Oder Amen sagt auf Gebete. Albo będzie powtarzał Amen na modlitwy innych. So bringt man die göttliche Waagschale nicht ins Gleichgewicht. W ten sposób nie da się zrównoważyć wagi Bożej. Gott sagt, es gibt nur einen Weg. Bóg powiedział, że tylko jest jedna droga. Kann jeder nachlesen in Johannes 14. Każdy może o tym przeczytać w Ewangelii Jana 14 rozdział. Wenn der Jesus selbst sagt, w tym miejscu Pan Jezus sam powiedział, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nikt nie przyjdzie do Ojca jak tylko przeze mnie. Der Jesus sagt nicht, er ist ein Weg. Pan Jezus nie powiedział, ja jestem jedną drogą. Er sagt, er ist der Weg. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą. Tą drogą. Diese Waagschale kann man nur ins Gleichgewicht bringen, indem man anerkennt, dass man ein Sünder ist. I tą wagę Bożą można zrównoważyć tylko przez to, że człowiek uzna, że przed Bogiem jest grzesznikiem. Und Gott diese seine Sünden bekennt. I Bogu wyzna swoje grzechy. Und daran glaubt, dass Jesus Christus für einen persönlich am Kreuz gestorben ist. A do tego uwierzy, że Pan Jezus za mnie osobiście na krzyżu Golgoty umarł. Gott hat dieses angekündigte Gericht an Belsazar nicht sofort vollzogen. Bóg nie dokonał tego ogłoszonego sądu nad Baltazarem natychmiast. Er hatte noch einige Stunden Zeit. On miał jeszcze kilka godzin czasu do dyspozycji. Er hatte Angst. On się przestraszył. Aber er kehrte nicht zu Gott. Ale on się nie nawrócił do Boga. Er holte seine ganzen Zauberer und Wahrsager, aber sie konnten ihm diese Handschrift nicht richtig erklären. On zawołał wszystkich swoich czarowników i wieszczków, ale nikt z nich nie potrafił mu przeczytać tego, co było napisane. Dann lässt er Daniel rufen. Wtedy zawołano Daniela. Und er verspricht dem, der diese Handschrift ihm erklären kann, den besten Platz in seinem Reich. I Danielowi przyrzeka najlepsze miejsce w swoim królestwie za to, że przeczyta to, co jest napisane. Lange Zeit dachten bibelkritische Menschen, diese Geschichte ist nur eine Erfindung.
Długi czas krytycy biblijni twierdzili, że ta historia to jest tylko wymyślona, den Menschen Angst zu machen. Aby przestraszyć ludzi. Weil man nichts von Belsazar außerhalb der Bibel fand. Dlatego, że nigdzie niczego nie znajdowano, co by potwierdzało istnienia króla Baltazara, jak tylko w Biblii. Und sogar in der Schule lernt man heute, dass Nabonid zu jener Zeit König war und nicht Belsazar. Nawet w szkołach po dziś dzień uczy się, że w tym czasie był królem Nabonid zamiast Baltazar. Denn er stammt aus der direkten Linie von Nebukadnezar. Dlatego, że on był właśnie tym potomkiem w bezpośredniej linii od Nebukadnezara. Also haben wir endlich eine historische Unwahrheit in der Bibel gefunden. A więc twierdzono, że znaleziono historyczną nieprawdę w Biblii. Man muss einmal nach Vers 29 gehen, um zu sehen, was Belsazar dem Daniel verspricht. I trzeba spojrzeć do wiersza 29, aby się przekonać, co dokładnie Baltazar Danielowi przyrzeka. Das, was er ihm verspricht, ist, dass er der dritte Herrscher im Reich sein wird. To, co on mu przyrzeka, to jest właśnie to, że on będzie trzecim w królestwie. Warum denn der dritte? Dlaczego on ma być trzecim? Er wollte ihm doch den besten Platz geben. Przecież chciał mu dać najlepsze miejsce w swoim królestwie. Und jetzt lernen wir etwas ganz Wichtiges. I tu musimy nauczyć się czegoś bardzo ważnego. Auch bei historischen Aussagen ist die Bibel unheimlich präzise. Również i w temacie historycznych wypowiedzi Biblia jest nieskończenie precyzyjna. Erinnern wir uns an die Geschichte mit Josef und dem Pharao. Przypomnijmy sobie historię Józefa i Faraona. Wo es um die Träume geht. Tam w tym miejscu, gdy chodziło o sny. Welchen Platz verspricht der Pharao dem Josef? Jakie miejsce Faraon przyrzekał Józefowi? Er soll zweiter Herrscher im Reiche sein. On miał stać się drugim panującym w jego królestwie. Hier ist die Rede von dem dritten Herrscher im Reich. Tutaj jest mowa o trzecim panującym w tym królestwie. Die Antwort kennen wir heute ganz genau. Odpowiedź na to pytanie znamy dzisiaj bardzo dokładnie. Vor 30 Jahren hat man im Irak einen Keilschriftzylinder gefunden. Mianowicie dlatego, że 30 lat wstecz właśnie w Iraku znaleziono cylinder zapisany pismem klinowym. Auf diesem Zylinder kommt der Name Nabonid vor. Na tym cylindrze właśnie też znalazło się to imię Nabonid. Und auch der Name Belsazar. Ale również też to imię Baltazar. Und da steht was ganz Wichtiges drauf. I tam też coś bardzo ważnego było zapisane. Ich Nabonid, König von Babylonien. Ja Nabonid, król Babilonu. Setze Belsazar als König an meiner Stadt. Ja ustanawiam Baltazara na króla zamiast mnie. Wenn ich außer Landes reise, um Kriege zu führen. Gdy ja będę wyjeżdżał poza granice mojego kraju, aby prowadzić wojny. Wir haben hier erstens ein nicht biblisches Zeugnis von Belsazar. I tu znajdujemy niebiblijne świadectwo właśnie o Baltazarze. Wir haben hier zweitens die Antwort, warum Daniel nur den dritten Platz kriegen konnte. I tu znajdujemy odpowiedź, dlaczego Daniel miał się stać tylko trzecim w tym królestwie. Denn Belsazar war nur Vizekönig. Dlatego, że Baltazar był tylko zastępcą króla. Er hatte selbst den zweiten Platz. On sam przecież zajmował drugie miejsce. Also konnte er auch nur den dritten als den besten Platz vergeben. I dlatego on mógł udzielić tego trzeciego, najlepszego po sobie miejsca. Die Bibel enthält keine Fehler. Biblia nie zawiera błędów. Man meint das manchmal. Czasami ludzie tak myślą. Doch im Laufe der Geschichte müssen all diese Argumente fallen. I dlatego w przeciągu historii ludzkości wszystkie te argumenty muszą upaść. Die Bibel ist ein fantastisch präzises Buch. Biblia jest fantastycznie precyzyjną księgą. Auch das sind wieder Hinweise, dass sie von Gott sein muss. I to też są wskazówki na to, że ona musi być od Boga. Wenn mich jemand fragt, ob ich einen Beweis dafür hätte, dass die Bibel von Gott ist, würde ich Folgendes sagen. Gdyby ktoś mnie zapytał, jakie znajduję dowody na to, że Biblia jest księgą od Boga, odpowiedziałbym następująco. Lesen Sie dieses Buch. Proszę przeczytać tą księgę.
Und sie werden merken, dass sie in das Licht Gottes gestellt werden. I zauważycie, że zostaliście postawieni w świetle Bożym. Denn dieses Buch hat ein Ziel. Gdyż ta księga ma jeden cel przed sobą. Es möchte den Menschen zu Gott führen. Ona chce człowieka doprowadzić do Boga. Es möchte den Menschen wahres, echtes, ewiges Leben geben. Ona chce dać człowiekowi prawdziwe i szczere życie Boże. Wie man das auch in 5. Buch Mose eben gelesen haben. Tak jak właśnie czytaliśmy w 5. Księdze Mojżeszowej. Und das ist der stärkste Beweis, dass die Bibel wirklich von Gott ist. To jest właśnie najmocniejszym dowodem tego, że ta księga Biblia jest od Boga. Wenn mich als Naturwissenschaftler einer fragen würde, ob es eine Sonne gibt, gdyby mnie jako naukowca ktoś zapytał, czy istnieje słońce, und ob ich ihm beweisen könnte, dass es die Sonne gibt, to mógłbym mu to udowodnić, że słońce istnieje. Dann würde ich ihn nicht mit in den Keller nehmen und eine mathematisch-physikalische Berechnung anstellen. To wtedy nie zabrałbym tego człowieka do piwnicy, aby w piwnicy przedstawić mu matematyczno-fizyczne obliczenia na ten temat. Dann würde ich ihn nach draußen in das Licht der Sonne führen. Wtedy wyprowadziłbym tego człowieka na zewnątrz, aby stanął w słońcu. Dann könnte er die wärmenden Strahlen der Sonne wahrnehmen. Wtedy mógłby odebrać te rozgrzewające promienie słoneczne na samym sobie. Und er hätte den ganz praktischen Beweis, dass es wirklich eine Sonne gibt. I miałby praktyczny dowód na to, że istnieje słońce. Und so beweist sich auch die Bibel selbst, weil sie einen Menschen in das Licht Gottes stellt. I dlatego Biblia udowadnia samą siebie, bo ona człowieka stawia w świetle Bożym. Das schafft kein anderes Buch. Tego nie jest w stanie uczynić żadna inna księga. Dieses alte Buch wird heute noch von Millionen Menschen gelesen. Ta stara księga jest po dziś dzień czytana na całym świecie przez miliony ludzi. Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, gdy ja sobie przypomnę moje czasy szkolne, Shakespeare, Goethe und Schiller musste ich lesen. Shakespeare'a, Goethego i Schillera, ja musiałem je przeczytać ich dzieła. Die Bibel ist viel älter, sie lese ich freiwillig und gerne. A Biblia jest o wiele starsza, a czytam ją chętnie i dużo. Przejdźmy jeszcze teraz krótko do Nowego Testamentu. Man sieht schon an dem Bild, dass es vollkommen anders aussah. Już na samym tym zdjęciu widzimy, że Nowy Testament jest całkowicie z wyglądu inny. Es wurde nie auf Rolle geschrieben. Nowy Testament nigdy nie był napisany na zwojach. Dafür gibt es einen triftigen Grund. Einen wichtigen Grund. Jest jeden bardzo ważny powód tego. Ich kann die Vorder- und die Rückseite beschreiben. Ja mogę zapisać w księdze jedną i drugą stronę. Ist uns eigentlich klar, wie viel Schreibmaterial für eine Bibel gebraucht wurde? Czy w zasadzie jest nam jasne, ile trzeba materiału piśmiennego, aby napisać jedną Biblię? Damals eine Bibel zu besitzen kostete ein Vermögen. I posiadanie w tamtych czasach jednego egzemplarza Biblii kosztowało majątek. Für eine komplette Bibel. Za kompletną Biblię. Aus der Zeit 300-400 nach Christus. W tych czasach mniej więcej 300 albo 400 lat po Chrystusie. Benötigte man die Haut. Potrzebna była skóra. Von 250 Rindern. Mniej więcej 250 wołów. Also 250. A więc 250. Vielleicht kann man sich vorstellen, was das für ein Vermögen ist. I teraz niech każdy sobie wyobrazi, jaki to jest majątek. Menschen waren bereit, das zu bezahlen, um eine Bibel zu besitzen. Ale byli ludzie tacy, którzy byli gotowi, aby to zapłacić, aby posiadać Biblię. Wenn ich jetzt nur einseitig beschreiben könnte, bräuchte ich die doppelte Menge. Gdybym Biblię chciał tylko na jednej stronie zapisać, potrzebowałbym tych wołów podwójną ilość. Aber auch das Neue Testament wurde immer wieder kritisiert. Ale również i Nowy Testament był ciągle na nowo krytykowany. Am meisten hatte man das Johannesevangelium auf der Abschussliste. Najczęściej właśnie do odstrzału, można by powiedzieć, wybierano Ewangelię Jana. Das ist ein Zitat aus der bekanntesten deutschen Enzyklopädie. Tutaj mamy zobrazowany cytat ze znanej niemieckiej encyklopedii. Aus der Brockhaus-Enzyklopädie. Z tak zwanej encyklopedii Brockhausa.
Dort steht schwarz auf weiß. Tu jest napisane czarno na białym. Ich gebe es jetzt mit eigenen Worten wieder. Ja to teraz powtórzę swoimi własnymi słowami. Dass das Johannesevangelium erst um 180 bis 190 nach Christus geschrieben wurde. Że Ewangelia Jana została napisana mniej więcej w roku 180 do 190 po Chrystusie. Gibt's dafür einen Beweis? Czy jest na to jakiś dowód? Nein. Nie. Warum dann so eine Behauptung? A więc dlaczego ktoś takie coś twierdzi? Weil man dieses Buch nicht möchte. Dlatego, że się nie chce posiadać tej księgi. Warum möchte man dieses Buch nicht? Dlaczego ludzie nie chcą tej księgi? Weil es so klare Aussagen trifft. Dlatego, że ona zawiera tak jasne wypowiedzi. Es kennt nur ein entweder oder. Ona nie zna możliwości wyboru albo albo. Zum Beispiel, na przykład, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Es gibt keinen Mittelweg. A więc nie ma drogi pośrodku. Es gibt keine Verhandlungsmöglichkeit mit Gott. A więc nie ma możliwości targowania się z Bogiem. Es gibt nur ein entweder oder. Jest możliwość wyboru jednej albo drugiej drogi. Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, auf welcher Seite stehe ich persönlich? Czy już kiedyś zastanawiałeś się, po której stronie ty stoisz? Auf der Seite Gottes oder auf der Seite gegen Gott? Czy stoisz po stronie Bożej, czy stoisz po stronie, która jest przeciwko Bogu? Sagte eben schon, es gibt ein zu spät. Ja już powiedziałem, że kiedyś będzie dla człowieka za późno. Und niemand weiß, wann das Leben beendet ist. Nikt z nas, ludzi, nie wie, kiedy jego życie się zakończy. Das kann schlagartig sein. A może się to zdarzyć nagle. Ein Herzinfarkt. Może to być zawał serca. Plötzlicher Verkehrsunfall. Może być to nagły wypadek drogowy. Es gibt Menschen, die rechnen hoch. Są ludzie, którzy wysoko celują. Die sagen, ich bin vielleicht 17. Ja może mówią tak, ja mam 17 lat. Lebenserwartung 77. Oczekiwanie mojego życia to mniej więcej 77 lat. Hab ich noch 60 Jahre Zeit. A więc mam jeszcze 60 lat czasu. Vorsicht. Uważaj. Ich habe mal ein Gespräch auf einem Schulhof mitbekommen, da unterhielten sich drei Jugendliche. Ja słyszałem rozmowę na podwórku szkolnym, gdy rozmawiało ze sobą trzech chłopców. Einer davon war gläubig. Jeden z nich był wierzący. Der sagte zu den beiden anderen, ihr müsst euch dringend für Gott entscheiden. On powiedział do tych dwóch kolegów, natychmiast powinniście podjąć decyzję, aby iść za Bogiem. Einer von ihnen, der Klassenbeste, sagte, a jeden z nich, który był najlepszym uczniem w tej klasie, powiedział, meine Oma hat gesagt, das ist was für alte Leute. Moja babcia powiedziała, że to jest dla starych ludzi. Und dann brachen die großen Ferien an. Dann brachen die Schulferien kamen. I wtedy krótko po tym rozpoczęły się ferie, czyli wakacje szkolne. Und dann konnte man es in der Zeitung lesen. I w gazecie mogliśmy przeczytać. Unübersichtliche Kurve. Że na zakręcie, który był bardzo niewidoczny, ein großer Lastwagen, jechała wielka ciężarówka, und der 17-jährige war sofort tot. I potrąciła tego 17-letniego chłopca, który na miejscu został zabity. Er hat sich in einem entscheidenden Punkt geirrt. A więc on przeoczył ten punkt swojego życia, w którym miał podjąć decyzję. Er hat nicht beliebig viel Zeit gehabt. A więc okazuje się, że nie miał zbyt wiele czasu. Noch einmal, das sollte eine ernste Warnung für uns sein. Jeszcze raz powtarzam, dla nas wszystkich powinno to być bardzo poważnym napomnieniem, mit der Gnade Gottes nicht zu spielen. Aby nie igrać sobie z łaską Bożą. Die Fundsituation zeigt übrigens was völlig anderes. Der Fund eine Handschrift zeigt etwas anderes. A sytuacja, jaką oglądamy na podstawie znalezisk, przedstawia się całkowicie inaczej. Man sieht dort ein Foto der Oasenstadt Fayum.
Widzimy tutaj na tym zdjęciu miasto znajdujące się w oazie w Fayum. Dort haben englische Wissenschaftler gegraben. W tym mieście dokonywali wykopów angielscy naukowcy. Und sie fanden dort viele Vasen und Gefäße, aber auch Handschriften. I w tym mieście znaleziono oprócz wielkiej ilości naczyń również też i rękopisy. Unter anderem dieses Papyrusfragment. Dieses Papyrusstück. Między innymi znaleziono również i ten kawałeczek papirusu. Es kriegt die Nummer P52, es war der 52. Fund. Tutaj jest on oznaczony jako P52, czyli znalezisko w tym mieście numer 52. Bei diesem Text ist die Vorder- und Rückseite beschrieben. Tutaj na tym kawałeczku pierwsza i druga strona zostały zapisane. Und das ist gut so. I dobrze, że tak jest. Man gibt diesen Text in einen Computer ein. I gdy ten tekst wprowadzono do komputera, und lässt den Computer die ganze antike Weltliteratur durchsuchen. I w specjalnym programie kazano, aby komputer przeszukał całą literaturę antyczną. Das Ergebnis ist eindeutig. I wynik jego pracy był jednoznaczny. Verse aus Johannes 18. Są to wiersze z Ewangelii Jana 18 rozdziału. Man hat das Alter dieses Fundes bestimmt. I zaczęto określać wiek tego znaleziska. Und es liegt bei der Zeit 125 nach Christi Geburt. I okazało się, że jest on z roku około 125 po Chrystusie. Auch wenn jemand den Mathematikunterricht völlig verschlafen hat, nawet u tego kogoś, kto całkowicie spał w trakcie lekcji matematyki, wird er sicherlich verstehen, na pewno dojdzie do tego przekonania i zrozumie to. Wenn ich eine Abschrift aus der Zeit 125 nach Christus habe, kann das Original nicht 180 nach Christus entstanden sein. Jeżeli tutaj znaleziono odpis Ewangelii Jana datowany z roku 125, to przecież oryginał nie może pochodzić z roku 180. Ein ganz klarer Beweis, dass das Johannesevangelium wirklich von Johannes geschrieben worden sein kann. A więc jest to całkowicie wystarczający dowód na to, że Ewangelia Jana została przez Jana o wiele wcześniej napisana. Diese Abschrift stammt aus Ägypten. Ten odpis pochodził z Egiptu. Das zeigt, wie schnell sich das Neue Testament damals verbreitete. A to pokazuje, jak szybko w tamtych czasach Nowy Testament się rozprzestrzeniał. Ein weiterer wichtiger Fund war im Sinai-Gebirge im Katharinenkloster. Następnym bardzo wielkim i znaczącym znaleziskiem było znalezisko w górach Synaj, w klasztorze świętej Katarzyny. Dort entdeckte Tischendorf die bis heute älteste komplette Bibel. Tam odkrył właśnie naukowiec Tischendorf kompletną, dzisiaj najstarszą znaną Biblię. Altes und Neues Testament sind dort in Griechisch vorhanden. Tam znalazł Stary i Nowy Testament zapisany w języku greckim. Da der Zar von Russland ihn bei der Suche unterstützte, schenkte ihm die Bibel anschließend. A ponieważ car rosyjski wspierał go w trakcie prowadzenia tych poszukiwań, to też i dostał w podarunku ten egzemplarz. Als in Russland der Kommunismus aufkam, wurden viele Bibeln verbrannt. I gdy w Rosji rozpoczął się komunizm, to wiele Biblii zostało spalonych. Gott sei Dank waren die Engländer bereit, diese Bibel abzukaufen. Dzięki Bogu Anglicy byli gotowi, aby tą Biblię odkupić. Und so liegt sie heute in der British Library in London. I dlatego ona znajduje się w Muzeum Brytyjskim w Londynie. Es ist bis heute die älteste bekannte Bibel der Welt. To po dziś dzień jest najstarsza znana na świecie Biblia, jedyna na świecie. Sie ist 250 Jahre nach dem Original entstanden.
Ona powstała 250 lat po spisaniu oryginału. Dazu ein Beispiel. Do tego podam tutaj przykład. Wir haben vielleicht alle schon mal etwas von Cäsar gehört. Z pewnością wszyscy żeśmy słyszeli coś o Cezarze. Auch von seinen Kriegen gegen die Gallier. Również i na temat jego wojen przeciwko Galom. Entweder im Geschichtsunterricht. Albo słyszeliśmy o tym na lekcjach historii. Vielleicht einige im Lateinunterricht. Może niektórzy mieli lekcje łaciny. Aber wenigstens von Asterix und Obelix. Ale przynajmniej na pewno młodzież to zna z książeczek Asterixa i Obelixa. Warum bringe ich dieses Beispiel? Po co ja przytaczam ten przykład? Cezar lebte ungefähr 50 vor Christi Geburt. Cezarz żył 50 lat przed narodzeniem Chrystusa. Von seinem Werk der Gallische Krieg, von seinem Buch der Gallische Krieg. O jego książce, czy dziele jego życia, Wojna z Galami, kennen wir heute noch 9 Abschriften. Znamy w dzisiejszych czasach 9 odpisów. Der Abstand zum Original beträgt 900 Jahre jeweils. Odstęp do oryginału to jest 900 lat. Das ist eine riesige Kluft. A więc jest to ogromna przepaść czasowa. Trotzdem behaupten alle Historiker, 900 Jahre ist so wenig, der Gallische Krieg muss von Cäsar geschrieben worden sein. A pomimo tego wszyscy historycy twierdzą, że ten odstęp czasowy jest tak niewielki, że ta historia musiała być napisana przez Cezara. Und jetzt kannst du sehen, wie Gott über sein Wort aufgepasst hat. A teraz możecie zauważyć, jak Bóg czuwał nad swoim słowem. Vom Neuen Testament. Co do Nowego Testamentu, haben wir heute 5500 Handschriften. Mamy 5500 rękopisów, odpisów. Das ist mehr als von der ganzen antiken Literatur zusammen. To jest w sumie więcej niż wszystkich egzemplarzy odpisów literatury antycznej. Der Abstand zum Original beträgt manchmal nur 25 Jahre. A odstęp do oryginału czasami jest tylko 25 lat. Auch das schafft kein anderes Werk der Weltgeschichte. Tego nie jest w stanie wykazać żadne inne dzieło w historii świata. Trotzdem wird die Bibel kritisiert. A pomimo tego Biblia jest krytykowana. Warum denn dann? Dlaczego? Weil die Bibel ein so ehrliches Buch ist. Dlatego, że Biblia jest tak szczerą księgą. Weil sie den Menschen schonungslos in das Licht Gottes stellt. Dlatego, że ona człowieka tak bezwzględnie stawia, bez żadnej osłony w świetle Bożym. Die Bibel ist ehrlich. Biblia jest szczera. Sie sagt dem Menschen, du bist ein Sünder und musst zu Gott umkehren. Ona mówi do człowieka, jesteś grzesznikiem i musisz się nawrócić do Boga. Das hört man nicht so gerne. A człowiek niechętnie coś takiego słucha. Und deswegen versucht man dieses Buch zu bekämpfen. I dlatego próbuje się zwalczać tą księgę. Ich komme noch kurz zu dem Begriff Kanon. Ja jeszcze raz krótko wracam do tego określenia kanon. Unter Kanon versteht man, welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht. Pod tym określeniem kanon rozumie się to, jakie księgi biblijne należą do Biblii, a jakie nie. Im Deutschen finden wir das Wort Kanon noch in dem Wort Kanone. W języku niemieckim to słowo kanon znajdujemy jeszcze zawarte w tym słowie niemieckim, które na polski tłumaczy się armata. Das ist das lange Rohr, was dafür sorgt, dass die Kugel auch in die richtige Richtung fliegt. Jak wiemy, armata to jest taka długa rura, która stara się tą kulę w odpowiednim kierunku skierować. Es bedeutet also Richtschnur, Messlatte. A więc można powiedzieć, że to kanon oznacza sznur mierniczy albo łatę, według której kierunek się ustala. Jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, dass Menschen den Kanon der Bibel nie festgelegt haben.
I teraz można bardzo łatwo zrozumieć, że to właśnie nie ludzie wymyślili ten kanon biblijny. Sie haben ihn lediglich bestätigt. Ludzie tylko ją go potwierdzili. Das heißt, der Kanon wurde auch von Gott festgelegt, also welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht. A więc również ten kanon został ustalony przez Boga, czyli jakie księgi należą do Biblii, a jakie nie. Trotzdem haben sich Menschen hingesetzt und sich Gedanken darüber gemacht. A pomimo tego ludzie zebrali się i debatowali, jakie księgi do tego kanonu należą. Warum denn? Dlaczego? Man kann es sich kaum vorstellen, schon 40 Jahre nach Fertigstellung der Bibel kam der erste Irrlehrer. Bo możemy sobie to łatwo wyobrazić, że już 40 lat po zapisaniu całej Biblii pojawiła się pierwsza błędna nauka. Es war Marson, der behauptete, die Hälfte des Neuen Testaments gehört nicht dazu. To był człowiek Marson, który twierdził, że połowa ksiąg Nowego Testamentu nie należy do Biblii. Dann gab es ein Problem in der Ostkirche. Następnie powstał problem we wschodnim kościele. Was jetzt überhaupt nicht böswillig gemeint war. Co można powiedzieć, nie było złym zamiarem. Aber man fing in den Messen an, auch noch andere Schriften zu lesen. Ale rozpoczęto w czasie mszy czytać również inne teksty. Es gab natürlich damals kein Internet, keine Kopierer und nichts dergleichen. Naturalnie w tamtych czasach nie było takich urządzeń jak internet albo kopiarka. So dass man nach 30-40 Jahren nicht mehr genau wusste, welche Bücher gehören zur Bibel und welche nicht. Tak, że to powstała sytuacja, że po 30-40 latach już nie wiedziano, które księgi należą do Biblii, a które nie. Vor allem gab es in den ersten 100 Jahren der Christenheit noch keine fest eingebundene Bibel. A przede wszystkim z tego powodu, że przez pierwsze 100-150 lat nie istniała w chrześcijaństwie Biblia, która by była księgą zbindowaną razem ze wszystkich ksiąg. Das heißt, die ersten Christen hatten echt noch einzelne Bibelbücher im Regal stehen. To oznacza, że pierwsi chrześcijanie na swojej półce z książkami postawili nie księgę Biblię, tylko kilkadziesiąt książek poszczególnych ksiąg biblijnych. Und da konnten sich schnell andere Bücher mit reinschieben. I mogło się zdarzyć, że ktoś wsunął pomiędzy księgi biblijne jakąś inną książkę. Der dritte Grund waren Bücherverbrennungen, die es damals unter den römischen Kaisern gab. Trzecim powodem były również i palenia Biblii, jakie były zarządzane przez cesarzy rzymskich. Man musste sich also überlegen, woran kann ich erkennen, ob ein Buch zur Bibel gehört oder nicht. I teraz człowiek musiał się zastanawiać, po czym ja będę poznawał, czy dana księga należy do Biblii, czy nie. Ich will das hier noch kurz erwähnen. Ja chciałbym to teraz pokrótce wymienić. Denn es gibt drei Dinge, die für uns Christen ganz wichtig sind. Są trzy rzeczy, które dla nas chrześcijan są bardzo ważne. Das erste ist, dass die Bibel wirklich von Gott ist. Pierwsze to jest to, że Biblia jest rzeczywiście dana przez Boga. Das zweite ist, dass Gott aufgepasst hat, dass sie sorgfältig bis heute überliefert wurde. Druga rzecz to to, że Bóg się szczególnie mocno o to starał, aby ona była w dokładny sposób przekazana po dziś dzień. Und drittens, ich muss wissen, dass die Bibel komplett ist, dass also nicht ein Buch fehlt oder dass ein zu viel da drin ist. A trzecia rzecz to ja muszę być przekonany o tym, że Biblia jest kompletna. To znaczy, że nie brakuje w niej ani jednej księgi, ani również, że w niej nie jest za dużo jakaś księga. Dieser dritte Punkt ist eben der Kanon. I ten trzeci punkt właśnie, to jest ten kanon. Und dazu machte man sich Gedanken. I w tym względzie ludzie zaczęli się zastanawiać. Man überlegte sich, ist vielleicht das Alter ein Buch, ein Grund, dass es zur Bibel gehört. I zaczęli się zastanawiać, czy może wiek danej księgi nie jest podstawą do tego, aby zaliczyć ją do Biblii. Und das muss man verneinen. I tu trzeba to zaprzeczyć. Im Buch der Richter ist zum Beispiel die Rede von einem Buch Jascha. Na przykład w Księdze Sędziów jest mowa o Księdze Jasza. Ein steinaltes Buch. Jest to księga
stara, sehr alt. Bardzo, bardzo stara, gehörte aber nie zur Bibel. Ale nigdy nie należała do Biblii. Das Alter ist also kein Kriterium. A więc wiek danej księgi to nie jest właściwe kryterium. Das nächste ist die Sprache, ob es in der heiligen Sprache geschrieben ist. Drugim kryterium to jest to, czy ona została napisana w tym świętym języku. Auch das Kriterium muss man fallen lassen. Również i to kryterium należy odrzucić. Teile des Alten Testaments sind in Aramäisch geschrieben, eine Weltsprache. Niektóre części Starego Testamentu zostały napisane w języku aramejskim, czyli światowym języku ówczesnego świata. Und das Neue Testament war in der Weltsprache Griechisch geschrieben. A Nowy Testament został napisany też w języku ówczesnego świata, czyli w greckim. Man brauchte weitere Argumente. A więc człowiek potrzebuje następnych argumentów. Und man kam auf die Stelle in 2. Petrus 1, Vers 20. I dochodzi do tego miejsca w liście Piotra, 2 Piotra 1, 20. Es war das sogenannte prophetische Kriterium. To jest tak zwane kryterium prorockie. Das heißt, der Schreiber eines Bibelbuches musste ein anerkannter Prophet sein. A więc to oznacza, że pisarz księgi biblijnej musi być uznanym prorokiem Bożym. Denn die Bedeutung des Wortes Prophetes heißt, er spricht Aussprüche Gottes. Dlatego, że znaczenie tego słowa prorok to jest ten, który mówi wyroki Boże. Und so ist die Rede in 2. Petrus 1 von heiligen Männern, die getrieben durch den Menschen, von heiligen Menschen, die getrieben durch den Geist Gottes schrieben. I tam w pierwszym liście Piotra, w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w 20 wierszu czytamy o tym, że święci mężowie Boży pod natchnieniem albo pędzeni przez Ducha Świętego pisali wyroki Boże. Das Kriterium passte auf alle 66 Bücher der Bibel. To kryterium pasuje do wszystkich 66 ksiąg biblijnych. Man überlegte sich noch ein zweites. I zaczęto zastanawiać się nad jeszcze drugim kryterium. Das Kriterium der Autorität. Zaczęto się zastanawiać nad kryterium autorytetu. Das dort steht, so spricht Gott. Gdyż tam jest napisane, tak mówi Bóg. Und das trifft auf die Bücher der Bibel zu, aber nicht auf die Apokryphen. To też dotyczy wszystkich ksiąg biblijnych i jest to tam zawarte, ale nie dotyczy ksiąg apokryficznych. Der nächste Punkt, der wichtig ist, następny punkt, który też jest bardzo ważny. Jedes Bibelbuch muss eine geistliche Kraft besitzen. Każda księga musi również i posiadać taką duchową siłę. Sie verstanden darunter, wenn ich ein Bibelbuch lese, muss ich dort irgendwo etwas von Jesus Christus wiederfinden. A to oznacza, że jeśli będę czytał jakąkolwiek księgę, to muszę w niej znaleźć cokolwiek o Chrystusie. Und dieses Buch muss mich in das Licht Gottes stellen. I ta księga musi mnie postawić w świetle Bożym. Es gibt noch zwei weitere Punkte. I są jeszcze następne punkty. Die historische und die naturwissenschaftliche Richtigkeit. Mianowicie historyczna i naukowa poprawność. Noch ein Punkt dazu. I jeszcze jeden punkt do tego. Das eine ist, das Alte Testament wird im Neuen Testament durch viele Zitate bestätigt. To jest to, że w Nowym Testamencie miejsca są potwierdzone przez wiele cytatów ze Starego Testamentu. Es gibt zum Beispiel kein einziges Zitat aus den Apokryphenbüchern. A nie ma w Nowym Testamencie ani jednego cytatu z ksiąg apokryficznych. Dann bestätigt der Herr Jesus die Abgeschlossenheit des Alten Testaments. A również Pan Jezus potwierdza tę zamknięty proces tworzenia księgi Starego Testamentu. Er spricht im Neuen Testament von dem ersten und letzten Märtyrer des Alten Testaments. Pan Jezus mówi właśnie w Nowym Testamencie o pierwszym i ostatnim męczenniku Starego Testamentu. Er spricht von dem Blut Abels. On mówi o krwi Abla. Aus 1. Mose. Z pierwszej księgi Mojżeszowej. Er spricht von dem letzten Märtyrer, dem Blut Zacharias aus 2. Chroniker.
I mówi też i o ostatnim męczenniku, o krwi Zachariasza z księgi drugiej kronik. So. Gut. Und damit hat die ganze Spanne des Alten Testaments gemeint. A Pan Jezus miał tutaj na myśli cały zakres Starego Testamentu. Denn die Reihenfolge der biblischen Bücher bei den Juden ist eine andere als bei uns. Dlatego, że kolejność ksiąg biblijnych w Starym Testamencie jest inna u Żydów niż u nas. Sie fangen auch mit 1. Mose an. Oni też mają Stary Testament rozpoczynający się od ksiąg Mojżeszowych. Aber das letzte Buch ist 2. Chronika. Ale ostatnią księgą jest księga druga Kroniki. Die kleinen Propheten liegen irgendwo dazwischen. A księgi tych małych proroków znajdują się gdzieś po środku. Und damit zeigte Herr Jesus, dass das Alte Testament damals abgeschlossen war. A Pan Jezus przez to pokazał, że Stary Testament w tamtych czasach był już zakończony. Für das Neue Testament gibt es sogar nicht biblische Zeugen, die die Abgeschlossenheit bestätigen. Dla Nowego Testamentu istnieją niebiblijni świadkowie, którzy potwierdzają zamkniętość całego Nowego Testamentu i kompletność jego ksiąg. Und jetzt komme ich in den letzten 2 Minuten noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, was die Bibel betrifft. I w ostatnich 2 minutach przechodzę do następnego bardzo ważnego punktu dotyczącego Biblii. Dieses Buch wollte man ausrotten. Tą księgę starano się całkowicie wytępić z ziemi. Immer wieder in der Geschichte. Ciągle na nowo w historii ludzkości. Und trotzdem gibt es um das Jahr 200 nach Christus Bibeln in 7 verschiedenen Sprachen. A pomimo tego w roku około 200 po Chrystusie Biblia istniała już przetłumaczona na 7 różnych języków. Machen wir einen Zeitsprung. Teraz zróbmy krok do przodu, w czasie do przodu. 700 Jahre später haben wir die Bibel in 20 Sprachen. 700 lat później, czyli około roku 900 mamy Biblię przetłumaczoną na 20 języków. Das hat Harry Potter bis heute noch nicht geschafft. Czegoś takiego książka mówiąca o Harry Potterze po dziś dzień tego jeszcze nie osiągnęła. Wir springen etwas weiter. Um 1400 sind es 28 Sprachen. Około roku 1400 mamy już 28 różnych tłumaczeń. Und jetzt geht es mit riesigen Schritten im Jahr 2000 haben wir Bibeln in über 2000 Sprachen. A teraz przejdźmy bardzo wielkim krokiem do roku 2000, w którym stwierdzamy, że Biblia jest już przetłumaczona na więcej niż 2300 języków. Und in ungefähr weiteren 3 Jahren wird die Bibel in 4000 Sprachen übersetzt sein. W mniej więcej następnych 3 latach Biblia będzie przetłumaczona już na mniej więcej 4000 języków. Das heißt, wenn wir uns am Anfang die Frage gestellt haben, wer schrieb die Bibel? A więc to oznacza, że to pytanie, które na początku postawiliśmy, kto napisał Biblię? Ist die Antwort klar. To dla nas odpowiedź jest już jasna. Sie ist das Wort Gottes. Ona jest Słowem Bożym. Sie ist komplett von vorne bis hinten das Wort Gottes. Ona w całej swojej objętości od początku aż do końca jest Słowem Bożym. Absolut fehlerfrei. Absolutnie bezbłędna. Und Gott hat seine Hand darüber gehalten, dass wir sie heute noch vollständig in den Händen haben. A Bóg już nad tym swoją ochronną rękę roztaczał, abyśmy ją dzisiaj w dzisiejszych czasach w całym komplecie doskonale przetłumaczoną posiadali. Aber noch einmal. Ale jeszcze jedna rzecz. Es reicht nicht, das zu wissen. To nie wystarczy, że to będziemy wiedzieli. Es reicht auch nicht, eine Bibel zu besitzen. To nie wystarczy również, że będziemy posiadali Biblię. Dieses Buch muss gelesen werden. Tą księgę należy czytać. Und Gott sagt im Jakobusbrief ganz klar. Bóg powiedział w liście Jakuba bardzo jasno. Es reicht nicht aus, ein Hörer dieses Wortes zu sein. Że nie wystarczy być słuchaczem tylko słów tej księgi. Man muss auch ein Täter sein. Man muss das tun, was die Bibel, was Gott von mir verlangt. Trzeba być również i wykonawcą tego, co Bóg ode mnie w Biblii żąda.
Denn dann ist dieses Buch wirklich unser Leben. Wtedy rzeczywiście Biblia będzie naszym życiem.